Odczytam porządek obrad. Otwarcie. Było się sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały na wniosek radnych w sprawie ustalenia kryteriów działania burmistrza Rabki Zdrój w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Przedszkole nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Zamknięcie sesji. Przypominam, że porządek dzisiejszej sesji został ustalony przez i podany, z czego nie zmieniłem, przez wnioskodawców, którzy powołując się na Dziennik Ustaw o Samorządzie Gminnym, artykuł 20 punkt 3 oraz statutu paragraf 23 punkt 1 zwołują sesję na żądanie. Sesja, która na żądanie musi być przez przewodniczącego zgodnie ustawy o samorządzie zwołana do 7 dni od złożenia wniosku. W związku z powyższym chcę przypomnieć, że paragraf 20 punkt 3 mówi: na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustalonego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ustępie 1 w zdaniu 2. W związku z tym, że proszę Państwa, wniosek o zwołanie rady wpłynął do rady 28 lipca, w związku z tym 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. A więc na dzień dzisiejszy wypada 7 dzień. Na 4 nie mogłem zwołać, ponieważ byłby to 8 dzień, a Państwo wtedy by mi zanegowali. A ponadto chcę im poinformować tych, którzy kręcą już głową, że jest to moja dobra wola, czy ja powołam w 3 dniu, czy w 2, czy w 5. W związku z tym uważam, że dochowałem przepisów ustawy i statutu. Panie przewodniczący, może zabieramy głosu. Właśnie chcę sobie powiedzieć i sobie Pan sobie nie może powiedzieć. Dodatkowy komentarz z pańska strony. Proszę pana. Proszę uspokój. Ja tylko mówię, żeby się pan dostosował do tego bez komentarzy dodatkowych. Proszę pana, jeżeli pan będzie przeszkadzał i zabierał głos, to panu już odbiorę głos i wyproszę pana. Po prostu zabiorę panu możliwość zabierania głosu. Panie przewodniczący. Przepraszam bardzo. I chwileczkę, czytam panie przewodniczący. Pan się wytłumaczył, dlaczego pan to zrobił, więc niech pan pozwoli, żeby się radni wypowiedzieli, co mają na ten temat do powiedzenia. Pani radna, pani chce zdominować jak zwykle całą sesję. No pani nie chce... mam takiej siły przepraszam bardzo. Jak pan. Chwileczkę, albo ja mówię, albo pani mówi. Jak można w ten sposób prowadzić w ogóle sesję? Nie da się. Proszę pana, pan nie otrzymał jeszcze głosu. Proszę państwa, pytanie, czy państwo mają jakieś pytania co do porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Koper, proszę bardzo. Ja chciałam wrócić w ogóle do tego, co pan na wstępie powiedział, czyli do prawidłowego przez pana, tak pan uważa, zwołania sesji. My złożyliśmy 30 lipca do pana pismo, informując pana, powołując się na ustawy, zarówno przepisy statutu, jak i ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdziliśmy w tym piśmie, że niestety nie jest zwołana prawidłowo ta sesja i ja to muszę niestety zaakcentować. I będę to akcentuję z tego powodu, żeby to było zaprotokołowane i żeby wszyscy mieli tą świadomość, że niestety sesja nie jest zwołana prawidłowo. Proszę na nas nie krzyczeć, panie przewodniczący, bo to był na nas wniosek zwołana ta sesja. My chcemy się tutaj, że tak powiem, wypowiadać, rozmawiać. Proszę
nam się nie odgrażać, że pan nam odbierze głos, bo nawet w statucie tego nie ma, proszę pana. W związku z tym pozwoli pan... Przepraszam, proszę chwileczkę poczekać. Ja chcę zwrócić uwagę. Państwo, proszę o kulturalne zachowanie się. Żadne oklaski. Państwo jesteście gośćmi, uszanujcie powagę Rady. I bez... Nie bardzo wiem, co pan rozumie przez słowo kultura, bo oklaski to są wyrazem, że tak powiem, aprobaty i uprzejmości. Co innego, gdyby gwizdy w publiczności, z publiczności strony. Panie przewodniczący, ja już powiedziałam, zgłaszam, że sesja nie jest prawidłowo zwołana. Jesteśmy, cieszę się, że wszyscy koledzy dopisali, że są obecni. W związku z tym myślę, że będziemy zaczynać. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, proszę bardzo, pan Ciepliński. Panie przewodniczący, proszę odczytać jeszcze raz statut o powołaniu sesji przez pana. Proszę przeczytać jeszcze raz dokładnie. Statut czy ustawę? Statut czy ustawę? W statucie jest napisane, że trzeba zwołać to. Proszę pana, statut mówi wyraźnie, paragraf 23 mówi o tym, że już panu odczytuję. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego bądź na wniosek 4 radnych lub burmistrza zgodnie z ustawą. W związku z tym przechodzimy do ustawy. Przechodzimy do ustawy i czytamy paragraf 20, punkt 3. Na wniosek wójta co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Od dnia. Wyraźnie ustawa mówi od dnia. Nie liczy, że ktoś tak jak niektórzy twierdzą, że wcześniej, później. Nie. Od dnia. Czyli dzień 28 liczy się jako dniem pierwszym. Ustawa wyraźnie o tym mówi. Więc panie Marku i pani Olu, proszę uważać i ja uważam i na tym kończymy dyskusję. Przystępujemy do realizacji sesji. Panie przewodniczący, proszę doprowadzać opinii publicznej w błąd. Nie ma go, tylko może pan powołać sesję na 7, 8, 9 dni do przodu. Ale Panie radny, proszę, jak zwykle pan chce swój autorytet wynieść ponad. Ustawa mówi wyraźnie, do 7 dni, do. Ustawa jest ustawą i mam się niej podporządkować. Ja nie potrzebuję później skarg od was do wojewody, że modulowałem głosem czymkolwiek i wprowadzałem radnych w błąd. Proszę, wypraszam sobie te. Proszę bardzo, w takim razie kończymy dyskusję nad zasadnością. Ten pan Jan ma rację, ma głos. Proszę. Nie wiem, czy ja trzymam rację. Przepraszam, czy pan się nigdy nie pomylił w słowie? Nie, nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy się zajęli faktycznie tym, po co tutaj przyszliśmy. Wracając tutaj do tego, do podstawy prawnej, owszem, zwołanie do 7 dni. Natomiast zwołuje się, że tak powiem, sesję po to, żeby, że tak powiem, uchwalić pewne projekty, przedstawione projekty uchwał. I tutaj akurat punkt bodajże następny, nie pamiętam, ale tam jest, mówi o tym, że o terminie, jaki mają otrzymać radni na zapoznanie się z projektem, że tak powiem, uchwały. I tutaj już nie ma tego przedziału czasowego, że to może być w pierwszym, drugim, piątym czy siódmym dniu, tylko jest wyraźnie określone, że to jest 7 dni i tyle tylko. Dziękuję panie radny. Chciałem tylko, zanim panie udzielę głos, chciałem tylko sprostować, że te przepisy statutu tyczą się już do sesji zwołanej w trybie normalnym, naturalnym. Czyli proszę sobie wyobrazić, jeżeli państwo mi dają 28, zwołują na wniosek, czyli ja muszę do 7 dni, to jak ja mogę przed upływem 7 dni wam złożyć materiały, których ich nie ma?
Więc chwileczkę, zastanówmy się. Są przepisy, które mówią o sesji na żądanie, które muszą być zwołana, musi być do 7 dni i sesja w trybie normalnym, która ma czas na przedstawienie materiałów do 7 dni złożenia przed rozpoczęciem sesji. I tyle na ten temat. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Proszę bardzo, po raz Pani ma głos i przystępujemy do procedury. Tak na koniec może. Tak, proszę uprzejmie. Praktycznie tak. Jeżeli chodzi o złożenie naszego wniosku, nie przypominam sobie, żeby to była sesja na żądanie. Nie padło w naszym piśmie takie sformułowanie. Nie wiem, skąd się to panu wzięło. Druga sprawa. Tak jak pan cytuje tutaj nasz statut, fajnie jest przeskakiwać ze statutu do ustawy i wybierać sobie to, co na dzień dzisiejszy pasuje. Ja dokończę to, co pan przeczytał w statucie. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego bądź na wniosek 4 radnych lub burmistrza. Zgodnie z ustawą. Radni muszą być zawiadomieni o zwołaniu sesji i otrzymać projekt uchwały co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem obrad z wyjątkiem. I tu są wyjątki. 10 dni przed planowanym terminem obrad, jeśli sesja dotyczy uchwalenia budżetu, udzielenia absolutorium, uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia współdziałania z innymi gminami lub związkami gmin związane z wydzielaniem na ten cel majątku gminy. Ograniczę się do tego, ponieważ tak jak mówię, pismo wpłynęło, my to podtrzymujemy, nasze zdanie w piśmie podtrzymujemy, podpisaliśmy się pod tym jako radni. Następna sprawa, jeżeli już tak, panie przewodniczący, to powinien pan wiedzieć, że każdą sesję powinna poprzedzać komisja, której pan nie zwołał. Nie zwołał. I to jest tyle z mojej strony. Dziękuję. Panie Radni Rady Miejskiej, to jest Wasz wniosek, w Rabce działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 przy zastosowaniu artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 o samorządzie gminy. Artykuł 23 na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 składu Rady Gminy przewodniczącego zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Czyli automatycznie państwoście mi polecili, że ja muszę do tego dostosować się. Ponadto... A statut gminy Rabka-Zdrój mówi, że zgodnie z ustawą. Nie ma, proszę panią, tam napisane, że do sesji na żądanie, wniosek radnych 4 z grupy. Przed panu nie mogę oddać głosu. Proszę nawet ręki nie trzymać, bo panu nie oddam głosu. Panie przewodniczący, żebyśmy skończyli temat, bo naprawdę uważam, że to jest odbijanie piłeczki Pani i to niesensowne. W związku z tym tak mówię, proszę się odnieść do naszego pisma, które żeśmy złożyli. Odnoszę się do waszego... Nie, prosimy na piśmie. Odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Na piśmie, proszę bardzo, dam wam na piśmie. To, co przed chwilą przedstawił. I na tym koniec. Proszę państwa, przystępujemy w takim razie do punktu 3. Podjęcie uchwały na wniosek... punktu 2. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdrój z działalności międzysesyjnej. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni. Panie przewodniczący, szanowni radni, sprawozdanie z AFY za 28 czerwca 2021. Czemu się włącza? Dobrze. Sprawozdanie za okres od 28 czerwca 2021 roku do 3 sierpnia 2021 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 26 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 15 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2021 i w układzie wykonawczym budżetu 2021 roku. 8 zarządzeń, zmiany zarządzenia w sprawie planu, zatwierdzenia planu finansowego
realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. 7 zarządzeń, 11 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i użyczenia zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia burmistrza z dnia 29 czerwca 2021 roku zamieszczonych na BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju na okres 21 dni, w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Chabówce, w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju, w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nr 4 w Rabce-Zdroju, powierzenie pani Agacie Nowak pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności czynszowych, w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 imienia obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju w dzienniku wyłącznie w formie elektronicznej, w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, w sprawie powołania komisji konkursowej na wykonanie projektu logo gminy Rabka-Zdrój. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 9 upoważnień pełnomocnic. Upoważnienia dla pani Wiolety Miszkowiec, zastępcy naczelnika Wydziału IRG do reprezentowania i głosowania na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy w dniu 28 czerwca 2021 rok w sprawie zmiany upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych dla kierownika OPS-u, cofnięcie upoważnień w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w sprawie zmiany upoważnienia do załatwienia spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, zmiana upoważnienia dla zastępcy kierownika do spraw świadczeń rodzinnych OPS, cofnięcie upoważnienia w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w sprawie uchylenia zarządzenia z dnia 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju do realizacji zadań z zakresu rządowego programu Dobry Start na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Rabce-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach wspierania kobiet w ciąży i rodzin za życiem na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza Rabki-Zdroju 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunek na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza Rabki-Zdroju z 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 2 stycznia 2020 roku zmienionego zarządzeniem burmistrza Rabki-Zdroju w dniu 3
sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 5 pełnomocnictw upoważnień dla pana Krzysztofa Farona do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej i urzędami wszystkich instytucji w sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków do zadania inwestycyjnego rozbudowa drogi gminnej ulica Poniatowskiego. Pełnomocnictwo dla pana Krzysztofa Farona do występowania przed organami administracji samorządowej, rządowej i urzędami wszystkich instytucjami w sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków rozbudowa i przebudowa drogi gminnej do pociesznej wody w Rabce Zdroju. Pełnomocnictwo dla pani Urszuli Rybka do składania podpisów na dokumentach niezbędnych do wykonywania zgłoszenia budowy placu zabaw i reprezentowania burmistrza Rabki Zdroju we wszystkich czynnościach związanych z wyżej wymienionym zgłoszeniem. Upoważnienie dla pani Agnieszki Wójcik, głównego specjalisty Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju do przeprowadzenia kontroli w Wydziale Finansowo-Budżetowym i Problemowej w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy. W wyżej wymienionym okresie wydałem 5 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Rabka Zdrój w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2021. Powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022. Powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w 2022 roku. Zmiany zarządzenia wewnętrznego z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju 2 zarządzenia. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział GOODS imienia komunalnego i gospodarki gruntami. Podpisanie aktu notarialnego w sprawie sprzedaży działek ewidencyjnych położonych w Rabce Zdroju, zbywanych w drodze przetargu. Podpisanie umowy dzierżawy z Wodami Polskimi. Dokonanie uzgodnienia jednej trasy imprezy biegowej i jednej lokalizacji ogrodzenia. Dokonanie 10 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączeń. Jedno uzgodnienie dotyczące zjazdu, wydanie jednej zgody na przejazd pojazdu powyżej dopuszczalnego tonażu, wydanie 3 zgód na umieszczenie urządzenia infrastruktury w pasie drogowym, 11 uzgodnień w sprawach związanych z WZIZT na potrzeby Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, 1 decyzja o podziale nieruchomości, nadanie 5 numerów porządkowych, odpowiedzi na pisma w sprawach bieżących. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Postępowanie o udziale zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulica Kościuszki w Rabce Zdroju. Wpłynęły na to 2 oferty. Ogłoszono postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój w 2022 roku. Planowany termin otwarcia ofert 30 sierpień 2021 rok, godzina 11. Zakończono postępowanie na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta numer 3, to był Bank Gospodarstwa Krajowego. W chwili obecnej jest przygotowywana umowa z wykonawcą. Otwarto oferty w postępowaniu na zadanie pod nazwą dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Rdzawce oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021-2022. W postępowaniu złożono 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert.
Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Szpital Miejski. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Spółki Dziewięć Sił. Na zaproszenie wojewody brałem udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trybie wideokonferencji uczestniczyłem w spotkaniu Forum Wójtów i Burmistrzów Gmin znajdujących się w projekcie Veloraba. Wziąłem udział w konferencji Dobre Praktyki Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wojewodą małopolskim. Wziąłem udział w poszczególnych programach trzydniowego programu Lapka Festival. Wziąłem udział w forum podtatrzańskim. W Ciechocinku uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego odwiedziliśmy naszą jubilatkę, stulatkę. Spotkałem się z dyrektorem PKP w sprawie realizacji budowy nowej drogi w Chabówce w kierunku Rokicin. Wziąłem udział w kolejnym posiedzeniu Euroregionu Tatry. Wręczyłem statuetki Osobowość Rabki Zdroju. W amfiteatrze uczestniczyłem na zakończenie warsztatów Roztańczone Lato. W Parku Miejskim wziąłem udział w akcji Zaszczep się. Uczestniczyłem w otwarciu Zakładu Rehabilitacji Ambulatoryjnej. W Brzesku brałem udział w konferencji z udziałem wicepremiera Gowina, na której ogłoszono powstanie spółki SIM. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy pytania jakieś do pana burmistrza? Nie ma. Proszę państwa, w związku z powyższym przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały na wniosek radnych w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabki Zdrój w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego przez uchwałą Rady Miejskiej w Rabce z 24 lutego 2021 roku, numer uchwały 32 przez 279 przez 21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. Proszę państwa, jak już wspominałem wcześniej, 28 wpłynął wniosek radnych o zwołanie sesji i zarazem przedstawili projekt uchwały. Projekt uchwały nieopiniowanej ani przez radcę prawnego, ani przez burmistrza, które o tym mówi statut, że powinna być, jeżeli ona jest złożona na wniosek 1/4 składu, powinna być opiniowana przez burmistrza, ale w każdym razie przedstawię projekt tej uchwały. Paragraf pierwszy. W związku z treścią pisma wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 znak WN24100.290/22 skierowany do burmistrza Rabki Zdroju w Rabce Zdroju zaniepokojona działaniami podejmowanymi przez burmistrza Rabki Zdroju zaleca w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego nr 32 przez 27/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. A. By działania prawnie i fizycznie podejmowane przez burmistrza Rabki Zdroju były zgodne z obowiązującym prawem, a w szczególności by nie wkraczały uprawnienia zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. B. By burmistrz Rabki Zdroju przywrócił w zakresie, jakim to możliwe, stan prawny wywołany swoimi przedwczesnymi czynnościami prawnymi do stanu zgodnego z prawem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu powinny nastąpić podpisy. Oczywiście radnej Karkuli jest czytelny podpis. Aleksandry Koper jest czytelny. I trzecia jest parawka. Nie wiem... Pan tu, ja się domyślam czyj, ale zgodnie jest to pismo już w tym wypadku urzędowe, nie parawka jak na liście obecności, czy parafowanie przeczytania każdej strony. Tu powinno być imię i nazwisko. Dlatego proszę pana, żeby pan uzupełnił to, jeśli grzeczność na to pozwoli pan. Dziękuję uprzejmie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, poproszę wobec tego projektodawców poniższej uchwały, projektu uchwały o opinię czy uzasadnienie. Kto z państwa zabierze? O, dziękuję panu.
Panie Przewodniczący, mogę? Tak, proszę uprzejmie. Chciałam właśnie się tylko odnieść do Pana wypowiedzi i przeczytać punkt, który we wniosku myśmy złożyli jako radni. Nie, proszę Panią, teraz... Proszę poczekać, proszę jest Panią, istotne. Teraz bardzo proszę... Równocześnie na podstawie paragrafu nie na temat Pani rozmawia, będą wolne wnioski. W związku paragraf 35 ustęp 3 statutu gminy wnosimy o wystąpienie przed terminem planowanej sesji do prawnika o opinię o zgodę z prawem projektu uchwały, a której mowy czy porządku obrad. Proszę nie mówić, że to myśmy nie dopełnili obowiązku, tylko niestety pan. A teraz poproszę kolegę Rogowca, żeby przeczytał uchwałę. Proszę pani, mogę odpowiedzieć. Obowiązkiem składającego uchwałę, projekt uchwały, jest dokonać wcześniej opinii, przygotować. A dlaczego ja mam występować i za po prostu was, jako tych wnioskodawców, dopełnić formalności, aby projekt uchwały stał się prawdziwy. Ale to jest nawiasem. Dobrze, proszę bardzo, pan Rogowiec. Uzasadnienie do omawianej uchwały. W dniu 18 czerwca 2021 roku burmistrz Radki Zdroju otrzymał od wojewody małopolskiego pismo z dnia 18 czerwca 2021 roku znak WN 2 rzymskie 4100.292.202, które burmistrz Radku Zdroju nie ujawnił Radzie Miejskiej w Radce Zdroju. Wskazane pismo zostało wystosowane do burmistrza Radki Zdroju w odpowiedzi na pismo rodziców uczęszczających do przedszkola nr 2 w Radce Zdroju z dnia 11 czerwca 2021 roku. W piśmie tym datowanym na dzień 11 czerwca 2021 roku rodzice zwracali uwagę wojewodzie małopolskiemu, że burmistrz Radki Zdroju postępuje wbrew stanowisku wojewody małopolskiemu wyrażonemu w pismach skierowanych do przewodniczącego Rady Miejskiej w Radce Zdroju i burmistrza Radki Zdroju z dnia 19 czerwca 2021 roku. Znak BRM.0711.2.2021, w których wojewoda małopolski wyraził swoje wątpliwości co do stanowiska burmistrza Radki Zdroju przewodniczącego Rady Miejskiej w zakresie, w jakim dotyczą one braku konieczności zawiadamiania rodziców o zmianie siedziby przedszkola. W ocenie tutejszego organu nadzoru wyrażenie odpowiednie stosowanie artykułu 89 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe nie oznacza możliwości rezygnacji z tego obowiązku oraz w zakresie, w jakim dotyczy ono możliwości zmiany siedziby przedszkola w każdym czasie. Tutejszy organ nadzoru wskazuje na swoje wątpliwości, czy artykuł 90a ustęp 2 prawa oświatowego nie dotyczy wyłącznie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, na co wskazuje wykładnia systemowa tego przepisu. Wprawdzie wskazane kwestie są prawnie irrelewantne z punktu widzenia oceny legalności uchwały intencyjnej, czyli wyrażającej jedynie zamiar przekształcenia przedszkola. Niemniej jednak będą one brane przez tutejszy organ nadzoru pod uwagę w przypadku oceny ewentualnie podjętej uchwały finalnej, to jest dotyczącej przekształcenia przedszkola, której podjęcie wymaga pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oświaty, artykuł 89 ustęp 3 w związku z ustępem 9 prawa oświatowego. Z treści wskazanego na wstępie pisma wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku wynika, że burmistrz Radki Zdroju podjął niezgodne z prawem działania w zakresie zadania powierzonemu przez Radę Miejską w Radce Zdroju uchwałą z dnia 24 lutego 2021 roku nr 32/27/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. W szczególności z treści przedmiotowego pisma wynika, że wojewoda małopolski zaniepokony jest podejmowaniem przez burmistrza Radki Zdroju działaniami zmierzającymi do faktycznego przeniesienia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju do innych przedszkoli na obszarze gminy Radka Zdroju. Pomimo braku podjęcia przez Radę Miejską w Radce Zdroju uchwały o przekształceniu przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola, ponadto wojewoda małopolski ustalił, że burmistrz Radki Zdroju dokonał już wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego, w którym znajduje się dotychczasowa siedziba przedszkola nr 2 w Radce Zdroju, gdy tymczasem Rada Miejska w Radce Zdroju podjęła dopiero uchwały z dnia 24 lutego 2021 roku
numer 32/279/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Uchwała w sprawie zamiaru, która nie jest tożsama z uchwałą o ostatecznym podjęciu decyzji w sprawie zmiany siedziby przedszkola. W dalszej części pisma wojewoda małopolski wyjaśnia, że powyższa uchwała nie może tym samym stanowić samoistnej podstawy faktycznej zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Radce Zdroju. Organ nadzoru, jakim jest wojewoda małopolski w stosunku do Rady Miejskiej w Radce Zdroju, nie otrzymał na chwilę obecną do oceny nadzorczej uchwały Rady Miejskiej w Radce Zdroju w sprawie finalnej zmiany siedziby przedszkola. Taka ewentualna uchwała będzie poddana ocenie nadzorczej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z artykułem 89 ust. 3 w związku z ustępem 9 prawa oświatowego statuującym wymóg pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oświaty. Przedstawiony stan faktyczny i prawny doprowadził wojewodę małopolskiego do zwrócenia burmistrzowi Radki Zdroju uwagi na konieczność przestrzegania przepisów prawa regulujących podział kompetencji między organami gminy i procedurę przekształcenia placówek oświatowej poprzez dokonywanie zmian ich siedziby, zwłaszcza że naruszenie przepisów prawa i wykraczanie poza zakres swojej kompetencji może skutkować odpowiedzialnością określonych w poszczególnych przepisach prawa. Z posiadanych przez Radę Miejską w Radce Zdroju informacji wynika, że burmistrz Radki Zdroju nie podjął właściwych czynności, które mogłyby przywrócić obecny stan prawny i faktyczny do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Po otrzymaniu bowiem wskazanego wyżej pisma wojewody małopolskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku, burmistrz Radki Zdroju wystosował pismo do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 2 z dnia 29 czerwca 2021 roku, znak EAO.4420.7.2021, w którym nie poinformował ich o stanowisku, jakie w piśmie z dnia 18 czerwca 2021 roku znak WN24100.292.202 zajął wojewoda małopolski. W piśmie tym burmistrz Radki Zdroju zamiast podjąć konstruktywne rozmowy z rodzicami ograniczył się jedynie do wysłania rodzicom rachunków parafii i stwierdzenia, że gmina Radka Zdrój musi w swoich działaniach uwzględnić czynnik ekonomiczny. Tymczasem pomimo powrotu parafii w lutym 2021 roku do pierwotnej wysokości czynszu za najem pomieszczeń dla przedszkola nr 2 w Radce Zdroju, burmistrz Radki Zdroju nie wycofał uchwały z dnia 24 roku 2021 nr 32/279/21, a Rada Miejska uchwałę tę podjęła. Równocześnie w dniu 24 czerwca 2021 roku, a więc kilka dni po tym, jak burmistrz Radki Zdroju otrzymał pismo od wojewody małopolskiego, kieruje do parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Radce Zdroju pismo z dnia 29 czerwca 2021 roku, znak EAO.7014.3.2021, w którym nie wspomina o treści wojewody małopolskiego, tylko jak można przeczytać, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Radce Zdroju związaną z wniesieniem przez gminę Radka Zdrój zażalenia na postanowienie małopolskiego kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Radce Zdroju poprzez zmianę jego siedziby, a także z uwagi na interwencję rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola nr 2 w Radce Zdroju, którym zależy na utrzymaniu przedszkola w dotychczasowej siedzibie. Gmina Radka Zdrój jest zainteresowana kontynuacją umowy najmu. Burmistrz Radki Zdroju proponuje zawarcie nowej umowy od dnia 1 lipca 2021 roku na czas nieokreślony na kwotę 500 zł miesięcznie brutto. Proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie do dnia 29 czerwca 2021. W odpowiedzi na wskazane wyżej pismo burmistrza Radki Zdroju parafia za pośrednictwem swojego pełnomocnika pismem z dnia 28 czerwca 2021 zaprosiła burmistrza Radki Zdroju na spotkanie 29 czerwca 2020 o godzinie 14:30 na plebanii przy ulicy Orkana 8. W odpowiedzi na wskazane zaproszenie burmistrz Radki Zdroju pismem z dnia 29 czerwca 2021 roku znak E
AO.7114.3.2021 poinformował pełnomocnika parafii, iż z uwagi na wcześniej zwołane walne zgromadzenie wspólników w spółkach miejskich proponuje termin spotkania w środę, to jest 30 czerwca 2021 roku o godzinie 12. Miejsce spotkania pozostaje bez zmian. Z pisma pełnomocnika parafii z dnia 1 lipca 2021 roku wynika, że w dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie burmistrza z proboszczem parafii oraz pełnomocnikiem parafii, podczas którego burmistrz Radki Zdroju poprosił na czas o podjęcie stosownych działań i zadeklarował, że następne spotkanie odbędzie się najpóźniej w dniu 7 lipca 2021 roku. Z dalszej części pisma wynika, że proboszcz parafii wyraził zgodę na taką propozycję burmistrza Radki Zdroju. Niemniej w związku z faktem, że burmistrz Radki Zdroju wprowadził błąd proboszcza parafii podczas spotkania w dniu 30 czerwca 2021 roku, proboszcz poprosił o wcześniejsze spotkanie w dniu 2 lipca 2021 roku pomiędzy godziną 9 a 13 w celu wyjaśnienia pana postawy i rzeczywistych celów, które panu przyświecają. W konkluzji pełnomocnik parafii stwierdził, że brak pana stawiennictwa we wskazanych wyżej godzinach będzie świadczył o lekceważeniu problemu, którego wyłącznym twórcą jest pana osoba. Burmistrz Radki Zdroju nie odpowiedział na cytowane wyżej pismo i nie stawił się na zaproponowane spotkanie. W konsekwencji powyższego pełnomocnik parafii pismem z dnia 7 lipca 2021 roku, a więc w dniu, w którym upływał pierwotnie ustalony termin spotkania z burmistrzem Radki Zdroju, wystosował kolejne pismo, w którym mimo niestawiennictwa burmistrza Radki Zdroju zaproponował nowy termin spotkania w dniu 9 lipca 2021 roku o godzinie 12 na plebanii parafii przy ulicy Orkana 8. W konkluzji pełnomocnik parafii stwierdził, że mam nadzieję, że tym razem się pan stawi. Od marca 2020 roku korespondencja z panem w imieniu parafii i od tego momentu była wystarczająca ilość czasu na zastanowienie się i podjęcie stosownych działań. W odpowiedzi na pismo pełnomocnika parafii z dnia 7 lipca burmistrz Radki Zdroju w piśmie z dnia 8 lipca 2021 roku doręczony proboszczowi parafii przez gońca w dniu 9 lipca 2021 roku o godzinie 9, a więc na 3 godziny przed zaproponowanym przez proboszcza z parafii spotkaniem napisał, że burmistrz Radki Zdroju informuje, iż w dniu 7 lipca 2021 roku dwukrotnie wykonał próbę połączenia się z księdzem proboszczem parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Radce Zdroju na numer w celu uzgodnienia terminu spotkania. Za każdym razem nie uzyskano połączenia. Proponuję spotkanie w dniu 9 lipca 2021 roku o godzinie 13 w Urzędzie Miejskim w Radce Zdroju, ulica Parkowa 2, 34700 Radka Zdrój, na które zapraszam księdza proboszcza. W odpowiedzi na cytowane wyżej pismo pełnomocnik parafii w piśmie z dnia 9 lipca 2021 roku doręczonym burmistrzowi Radki Zdroju o godzinie 10.47 wskazał, że zaproszenia na spotkanie zostało wystosowane do pana dwa dni temu z uwzględnieniem terminarza spotkań księdza proboszcza. O godzinie 13 ksiądz proboszcz ma zaplanowane już inne ważne spotkanie. Obecnie na 3 godziny przed spotkaniem nie jest możliwe, więc uwzględnienie pana propozycji, przesunięcie spotkania o 1 godzinę i zmiany miejsca spotkania na Urząd Miejski w Radce Zdroju. Wobec powyższego ksiądz proboszcz podtrzymuje swoją propozycję spotkania o godzinie 12 na plebanii parafii. Jeżeli ma pan czas o godzinie 13, to z pewnością znajdzie pan czas godzinę wcześniej w tak ważnej dla pana sprawie. Tym bardziej, że miał pan dwa dni na zaplanowanie sobie i ułożenie harmonogramu spotkań. Na cytowane wyżej pisma pełnomocnika parafii burmistrz Radki Zdroju nie udzielił odpowiedzi, jak też nie spotkał się z proboszczem parafii. Z treści cytowanych wyżej pism wynika, że możliwe jest zgodne z prawem rozwiązanie zaistniałej sytuacji związanej z przeniesieniem siedziby przedszkola nr 2 w Radce Zdroju, jednakże podstawa działania i zaniechania burmistrza Zdroju stają, jak się wydaje, temu na przeszkodzie. W takich warunkach podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję. Tak praktycznie pierwsza strona jest uzasadnieniem, a resztę to jest takie wolne wnioski. Proszę państwa, chciałem, przystępując jeszcze do analizy dalszej uchwały, chciałem przeczytać, może jeszcze wcześniej, dwa słowa przed rozpoczęciem analizy projektu uchwały. Pani radna Koper twierdziła, że projekt uchwały powinien być analizowany przez komisję.
Paragraf 35 statutu mówi: projekt uchwały kieruje do odpowiedniej komisji w celu ich zaopiniowania. Tak, ale normalnym trybem. Natomiast pisze tu, proszę słuchać drugi punkt szósty. Projekt uchwały, które powstały z inicjatywy przewodniczącego, komisji lub radnych, muszą być skierowane do burmistrza w celu ich zaopiniowania, jeśli wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. W związku z tym punkt, paragraf drugi projektu uchwały, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi zdrowia. W związku z powyższym proszę pana burmistrza o opinię do przedstawionego projektu uchwały. Burmistrz Rabki Zdroju opiniuje negatywnie projekt uchwały złożony przez radnych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Oceniając projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabki Zdroju w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdroju ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 24 lutego 2021 roku nr 32 łamane przez 279 łamane przez 21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola wskazuje, że moje działania są zgodne z przepisami prawa, a ze stanowiska radnych przedstawionego w uzasadnieniu do projektu uchwały wynika, że podejmowane przez burmistrza działania są niezgodne z prawem. Tymczasem de facto sformułowano jedynie wątpliwości w zakresie poszczególnych działań, które to możliwości będą weryfikowane dopiero na etapie finalnej uchwały o zmianie siedziby przedszkola, co też w tym piśmie w uzasadnieniu tam zostało zawarte. Ponadto Rada Miejska jest organem stanowiącym gminy i w jej kompetencjach nie leży weryfikacja zgodności działania burmistrza z prawem, czy obowiązek działania burmistrza zgodnie z prawem. Wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Co więcej, artykuł 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika upoważnienie dla Rady Miejskiej do wydawania aktów kierunkowych wskazujących cele działania burmistrza, określających ogólnie strategię działania organu wykonawczego, czy też wskazujących hierarchię priorytetów w zakresie realizacji zadań mieszczących się w kompetencjach gminy. Uchwały wydawane na podstawie przywołanego wyżej przepisu nie mogą jednak wkraczać wprost w zakres działania organu wykonawczego i nie mogą zawierać konkretnych wytycznych działania. Opiniowany projekt uchwały dotyczy natomiast konkretnej sprawy i faktycznie określa szczegółowo jedyny oczekiwany sposób jej załatwienia. Biorąc powyższe pod uwagę, nie znajduję umocowania dla Rady Miejskiej do podjęcia uchwały zgodnej z projektem. W mojej ocenie taka uchwała w przypadku jej podjęcia byłaby obarczona wadą prawną i nie powinna ostać się w obrocie prawnym. Biorąc pod uwagę powyższe wątpliwości dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak również formalnych związanych z projektem uchwały wniesione przez wyżej wymienionych wnioskodawców, w mojej ocenie jest ona nie do przyjęcia. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to odniósłbym się przynajmniej po części do tego uzasadnienia. Proszę uprzejmie. Jak to zostało przeczytane w tym uzasadnieniu, zaraz na początku, pismo zostało skierowane do burmistrza, a nie do rady. To jest pierwsza rzecz. I druga sprawa. Pismo, jak Państwo wiecie, też tak samo uchwała ta, która była przyjęta w lutym, była uchwałą o zamiarze przekształcenia przedszkola. Intencyjna. Intencyjna. Proszę też pamiętać, że opinia małopolskiego kuratora oświaty jako opinia negatywna, do czego kurator ma prawo i taką opinię wyraził, nie oznacza wcale, że jest to wyczerpana droga już całościowo. Odwołaliśmy się od tej decyzji do ministra. Do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi. Natomiast zostało w tym piśmie również przeczytane, że wypowiedziałem tą umowę.
Tak, wypowiedziałem tę umowę, bo czynsz w wysokości ponad 7400 uważam, że nam jako samorządowi, mówiąc krótko, jest niepotrzebny z tego względu, że mamy miejsce, gdzie możemy przenieść to przedszkole. Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku powstały dwa prywatne przedszkola w naszej gminie i dbając o finanse gminy uważam, że moim obowiązkiem jest szukanie oszczędności. Dopóki nie ma tej ostatecznej decyzji, tej finalnej, no to w tym momencie, czy ja przyszedłem do Państwa z propozycją podjęcia ostatecznej uchwały o przeniesieniu przedszkola? Absolutnie nie, bo dopóki nie dostanę tego dokumentu, tej uchwały czy tej decyzji, to na pewno z czymś takim do Państwa nie przyjdę. Było tam również w tym piśmie zawarte, że wysłałem pismo 24 czerwca do parafii, że zaproponowałem nową umowę i kwotę 500 zł. Tak właśnie zrobiłem, bo uważam, że mamy jako gmina w każdym przedszkolu mamy wolne miejsca, w każdym jednym naszym przedszkolu. Mamy więcej miejsc niż dzieci w naszej gminie i dlatego wolałbym, chciałbym, żeby te dzieci były w naszych przedszkolach, które są własnością, w tych budynkach, które są własnością naszej gminy. Natomiast było tu jeszcze powiedziane, że na spotkaniu z księdzem proboszczem, że zadeklarowałem w ciągu 7 dni. Tak, jak najbardziej. Rozmowa kończyła się mniej więcej w ten sposób, że powiedziałem, że zastanowię się i w ciągu 7 dni dam odpowiedź. I tak jak powiedziałem, mam numer telefonu do księdza proboszcza, zadzwonię. Dzwoniłem, tak jak tu zostało w tym piśmie powiedziane, nie uzyskałem połączenia. Natomiast faktem jest, że kolejne spotkanie zaproponowałem w naszym urzędzie i do tego spotkania po prostu nie doszło. Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze przed przystąpieniem do głosowania zabrać głos? Proszę, pani radna Koper. Dziękuję. Panie burmistrzu, powiem tak, troszkę pan tam balansował i ja bym tylko chciała może do informacji wszystkich radnych, ponieważ, tak jak pan powiedział, pismo przyszło do burmistrza. Nie, bo pan wojewoda do wiadomości dał Rada Miejska w Rabce Zdroju. I myśmy tego pisma nie otrzymali. Kraków, 18 czerwca 2021. Można tu spekulować, dlaczego to pismo zostało przytrzymane i nieujawnione radnym. Ale ja przeczytam. Szanowny pan Leszek Świder, burmistrz Rabki Zdroju, Urząd Miejski w Rabce Zdroju, ulica Parkowa 2, 34700 Rabka Zdrój. Szanowny panie burmistrzu, wojewoda małopolski Łukasz Kmita z niepokojem obserwuje sytuację, która ma obecnie miejsce w związku z planowanym przez władze Rabki Zdroju przekształceniem przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju polegającym na zmianie siedziby tego przedszkola. W szczególności niepokojące są otrzymywane przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę sygnały o podejmowanych przez pana burmistrza działaniach zmierzających do faktycznego przeniesienia dzieci z przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju do innych przedszkoli na obszarze gminy Rabka Zdrój, pomimo braku podjęcia przez Radę Miejską w Rabce Zdroju uchwały o przekształceniu przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita otrzymał do swojej wiadomości kopię odpowiedzi udzielonej przez pana burmistrza. Pismo z dnia 14 kwietnia 2021 znak BRM.0003.29.2021 na interpelację radnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju pani Aleksandry Koper, z której wynika, że w dniu 26 marca 2021 dokonał pan już wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego, w którym znajduje się dotychczasowa siedziba przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju. W tym miejscu należy jednak koniecznie zaznaczyć, że organem, który posiada wyłącznie kompetencje do dokonania przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju poprzez zmianę jego siedziby jest Rada Miejska w Rabce Zdroju, która musi w tej sprawie podjąć stosowną uchwałę.
Mogę czytać dalej, czy przeszkadzam? Wynika to jednoznacznie z treści artykułu 29 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Prawo oświatowe, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia 20 roku, pozycja 910 ze zmianami, który stanowi, że w przypadku placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w artykule 89 ustęp pierwszy, przepis ten dotyczący likwidacji szkół stosuje się odpowiednio do ich przekształceń, jak i też przekształceń innych placówek publicznych z mocy artykułu 89 ustęp 9 wykonuje Rada Gminy. W niniejszej sprawie Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła wprawdzie uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola, uchwała 32/279/21 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 24 lutego 2021. Niemniej jednak jest to jedynie uchwała intencyjna, uchwała w sprawie zamiaru, która nie jest tożsama z uchwałą o ostatecznym podjęciu decyzji w sprawie zmiany siedziby przedszkola. Powyższa uchwała nie może tym samym stanowić samoistnej podstawy faktycznej zmiany siedziby przedszkola nr 2 w Rabce-Zdroju. Organ nadzoru, jakim jest Wojewoda Małopolski w stosunku do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, nie otrzymał na chwilę obecną do oceny nadzorczej uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie finalnej zmiany siedziby przedszkola. Taka ewentualna uchwała będzie poddana ocenie nadzorczej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z artykułem 89 ustęp 3 ustęp 9 Prawa Oświatowego statuującym wymóg pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oświaty. W tym stanie sprawy pozwolę sobie zwrócić uwagę pana burmistrza na konieczność przestrzegania przepisów prawa regulujących podział kompetencji między organami gminy i procedurę przekształcenia placówek oświatowych poprzez dokonywanie zmiany ich siedziby, zwłaszcza, że naruszenie przepisów prawa i wykraczenia poza zakres swoich kompetencji może skutkować odpowiedzialnością określoną w poszczególnych przepisach prawa. Z wyrażami szacunku, z upoważnienia wojewody małopolskiego Alina Waszenda, radcy prawny, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. I do wiadomości jeszcze raz punkt pierwszy. Rada Miejska w Rabce-Zdroju. Powiem tak, panie burmistrzu. Może pan tutaj mówi, że rada pewnych rzeczy nie ma, czy ma prawo, nie możemy pewnych rzeczy zrobić. To Małopolski, wojewoda Małopolski wyraźnie powiedział, jakie ma prawo i kompetencje rada, co może rada zrobić. Mamy prawo pana kontrolować, pytać, jak pan wykonuje pewne zadania, bo tak jak mówię, pani burmistrz, ja nie proszę panią o komentarz, a słowo donosić to ja wykorzystam po prostu, że pani mnie obraża. I mówię to publicznie. Pani nieraz obraża nas wszystkich, jest dobrze. Proszę kontynuować. Druga sprawa. Sprawa jest tego typu taka. Panie burmistrzu, wróćmy sobie do początku sprawy. Przypomina pan sobie, jak tutaj żeśmy siedzieli, siedział ksiądz proboszcz, radni siedzieli. Miała być ugoda przygotowana. Ksiądz proboszcz chętnie powiedział, że będzie dyskutował, że może nawet zmienić czynsz. Nawet była propozycja później, już po rozmowach z rodzicami, że zostaje 200 zł. Pan się nie ugiął. Pan dalej twierdził, że nie. Trzecia sprawa. Ruszyły prace w szkole numer 1, czyli przekształcam. Pan pomimo pisma, upomnienia wojewody, pan w dalszym ciągu swoje działania realizuje. Zamknął pan przedszkole numer 2, nie pozwolił pan zapisywać dzieci do przedszkola numer 2 w tym momencie i na siłę pan to chce zrobić, mając negatywną opinię kuratorium, nie mając stanowiska ministerstwa, jeżeli chodzi o to, pan w dalszym ciągu, tak jakby pan był ponad wymiarem sprawiedliwości i władzy. Tak kontynuuje pan to w tym momencie, kontynuuje pan swoje działania, jakby pan uważał, że panu wszystko wolno. Nawet wojewoda nie ma wpływu na pana decyzję, z tego wychodzi. Dlatego pytam się, jak pan dalej chce postąpić? Co pan ma zamiar zrobić? Mówi pan tu o ekonomii. A czy pan powiedział tutaj kolegom radnym, że pan płaci ten czynsz, pomimo że przedszkole jest zamknięte i cały rok pan będzie księdzu płacił? Ładuje pan w tej chwili 200 tysięcy do szkoły numer 1 po to, żeby to przedszkole tylko przenieść. Pani Aneto, proszę mi przynieść arkusz organizacyjny przedszkola numer 2. Teraz ten, który pani wykonała, czyli z datą czerwcową,
i pokazać, jaki stan jest faktyczny zatrudnienia ludzi w przedszkolu numer 2, ile jest dzieci zapisanych. Więc panie burmistrzu, nie bawmy się w ciuciubawkę. Bądźmy realni, stawiajmy sprawę jasno. Chcemy mieć wiedzę na ten temat. Druga sprawa. Panie przewodniczący, jeżeli przychodzi pismo od wojewody i jest wyraźnie zaadresowane do radnych, to pana obowiązkiem według statutu jest po prostu to pismo zacytować i przeczytać nam na najbliższej sesji. Nie przeczytał pan, bo była sesja absolutoryjna. Nie wiem, jakie by było wotum zaufania od rady dla pana burmistrza, gdybyśmy mieli to pismo wcześniej. Dziękuję. Proszę się odnieść, panie burmistrzu. Dziękuję uprzejmie, panie radny. Dziękuję, panie burmistrzu. Momencik. Dziękuję za instrukcje i pouczenia. Wiem, że pani wszystko wie najlepiej i dziękuję za nauki. Ponadto chciałem pani panie przewodniczący, mogę powiedzieć bez komentarza. Zaznaczyć. 2,5 roku pan jest przewodniczący i nie potrafi pan się zachować? Panie, proszę wziąć. Bardzo. Proszę wziąć przykład z pana. Bardzo dobrze się pan. Wiceprzewodniczącego. Bardzo dobrze się panu mi zachować. Ale to świadczy o panu, panie przewodniczący. Pani koleżanko Śmietana, tak samo gośćmi jest pani burmistrz, która cały czas komentuje tutaj pod nosem i stawia uwagi do wypowiedzi. Bardzo proszę o zakończenie traktujmy wszystkich gości jednakowo. Dyskusji. Czy możemy na spokojnie? Pana radnego proszę z komentarzy zachować sobie na później, kiedy panie będzie taki... Panie przewodniczący, no to jak pan prowadzi, to czemu pan ten? Uwagę, że ja bo mam prawo panu zwrócić, no bo nie umie nie się pan. Prawa, 2,5 roku pan pełni funkcję i nie umie. No zobaczymy, czy nie dostanę. Nie. I proszę pana, i ponadto... W argumentacji pani Oli i w tym piśmie nie ma nigdzie, że pan wojewoda zobowiązuje burmistrza i tak. Nie, on zwraca uwagę, że należy przestrzegać przepisy, ale też wojewoda mówi wyraźnie, że uchwałę, to jest uchwała intencyjna, on się odniesie, jeśli będzie uchwała końcowa. I nie ma co na ten temat dyskutować. A jeżeli chodzi o wpływ pisma, proszę panią sekretarz o wyjaśnienie tej sprawy, bo ja nie chcę wszystkich spraw mieć na swoim... Szanowni radni, ja chciałam się tylko odnieść do pisma. Pismo otrzymaliśmy do Rady 9 lipca. W związku z powyższym nie mieliśmy takiej informacji na 28 na sesji absolutoryjną. W związku z tym, że ja otrzymałam 9, jest data wpływu u nas na piśmie. W związku z tym, że sesja niestety żadna nie przewidywała pism skierowanych do Rady, pan przewodniczący na najbliższej sesji, która będzie miała w porządku obrad taki punkt jak pisma do Rady Miejskiej, na pewno państwu przekaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, zamykam mnie, pani Olu, dziękuję. Zamykam. Zamykam głos. Zamykam dyskusję panie przewodniczący, nad uzasadnieniem projektu uchwały. Panie przewodniczący, ja proszę o głos. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. No to nie, dobra, niech pan burmistrz. Dobra, ja poczekam. Nie, niech pan burmistrz. Pan ma udzielony głos, proszę uprzejmie. Ja bym chciał przekazać swój głos panu mecenasowi, żeby tam się wypowiedział. Nie ma pan prawa przekazać głosu. Niech mi pan poda na jakim artykułem z jakiego ustawy proszę państwa, mi podać, a nie tak, znajdzie pan. Tak, już panu mówię. Proszę państwa, porządek obrad został ustalony przez was. I wy, jako ale wnioskujący, głos, cała ta czwórka, musicie wyrazić zgodę na to, żebym ja mógł oddać głos panu wskazanemu przez was. Na tym koniec. Udzielamy głosu panu mecenasowi. Proszę. Co to za... Cztery to... osoby, które wnioskowały. Nie. Tak. Proszę państwa, w takim razie, jeżeli padł taki wniosek, ja jestem zmuszony go po prostu przegłosować. Proszę bardzo, pani Koper jako wnioskodawczyni wyraża zgodę na oddanie głosu, przekazanie głosu, tak? Tak. Pan Darek również, tak? Tak. Pani Karkula. Wyrażam zgodę. Tak. I kto jeszcze? Nie, to jest ten wniosek, wniosku głównego. I pan Jasiu, tak. Pan Jan Kwatyra też wyraża. Tak. Pan Rogowiec też? Tak.
Też. Proszę bardzo. Proszę Państwa, wobec powyższego przystępujemy do głosowania propozycji radnych wnioskodawców o to, że swój głos cedują na, panę. Nie ma głosowania. Przepraszam najmocniej, ale nie ma czegoś takiego jak oddawania głosu radnych. Natomiast Państwo wnosicie o wprowadzenie do punktu. Nie, Pani Beato, numer ustawy. Proszę nas proszę nie wprowadzać w błąd. No właśnie. Numer artykułu i numer ustawy proszę mi podać, że nie mogę oddać głosu. Proszę podać paragraf mówiący wyraźnie. Proszę mi nie krzyczeć. Proszę podać przepis mówiący, że mi zabrania się oddania głosu, czyli jak gdyby wyznaczenia pełnomocnika, proszę który będzie państwa, mówił w moim imieniu. Ogłaszam 5 minut przerwy dla uspokojenia.
przystępujemy do kontynuowania. Przerwaliśmy sesję w momencie, kiedy radny Darek po prostu zaproponował, aby oddać głos siedzącemu na sali gościowej. No, panie przewodniczący. Zgodnie nie ma ani w statucie, ani w ustawie, że radny może scedować na kogoś z widowni głos. W związku z tym może dojść do takiej możliwości w tej konsultacji, o której się dowiedziałem teraz. Rozmawiałem z nadzorem prawnym, powiedział w ten sposób. Jeśli radni zgodzą się na wprowadzenie tego punktu dodatkowego do porządku obrad i przegłosują go bezwzględną większością głosów, wtedy będzie to dodatkowy punkt porządku obrad i wtedy będzie można udzielić głosu. Jeżeli radni nie przegłosują, nie będzie można udzielić tego głosu. Tak dla proformy. Ale panie przewodniczący. Czy ktoś, poseł na sali sejmowej, może powiedzieć, a ja się z tym nie zgadzam, proszę pana tam X-ego na trybunach, chce siedzieć na widowni, o zabranie głosu w moim imieniu. Czy senator może powiedzieć, tak, pan, który siedzi na widowni, proszę w moim imieniu zabrać głos? Nie, nie ma takiego przypadku i nigdzie nie ma tego zapisanego. W związku z tym, żeby być w porządku wobec radnego, państwo, ci, którzy ustalili porządek obrad, wyrazili zgodę na to, żeby procedować. Czy państwo zgadzacie się na wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 4 przed interpelacją, zapytaniem, udzielenie głosu panu, proszę, takiemu i takiemu, nie wiem, kogo będziecie chcieli, żeby was reprezentował. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, chciałam tylko jedno powiedzieć. Tak pan powiedział, są wnioskodawcy tej sesji uchwały, którzy się podpisali i tak jak panu mówię, cały czas, proszę mi podać przepis, nadzór prawny do mnie nie przemawia. Ja chcę konkretny przepis mówiący, czytelny o tym w tym momencie, czy to można. My nie chcemy, żeby ten pan za nas mówił. My go robimy pełnomocnikiem. I według kodeksu cywilnego prawa jest takie coś jak pełnomocnik na przykład danej osoby. I chcemy z tego po prostu skorzystać. Prawo, dziennik o ustawie o samorządzie. Tym bardziej pani słuchała, była pani na szkoleniu, gdzie pani mówiła, wszystkie problemy, wszystkie tego typu rzeczy poddaje się pod głosowanie w punkcie zaraz po otwarciu. Radny może wnieść i wtedy się dopiero uzupełnia pan w porządku. Druga rzecz, jest też powiedziane w tym, że można, zaraz pani mogę odczytać w statucie, można wnieść swój wniosek w czasie trwania sesji pod warunkiem, że będzie przegłosowany większością głosów i zostanie wprowadzony w porządek obrad. Panie przewodniczący. A chwileczkę, jeszcze nie skończyłem. A pani niech mi poda ustawę o samorządzie gminnym, że pani ma prawo jako radna cedować swój głos na osoby postronne. Ale panie przewodniczący, niech mi pan poda, tak jak mówiłem, z którego artykułu, z którego ustępu, że nie może. A pan niech mi poda, że może pan. No może. No z którego? No. Na podstawie czego? Ale chwileczkę, panie przewodniczący, bo pan mówi, że my nie możemy. Możecie, jeżeli przegłosujemy, że wyrażacie. Ale nie ma żadnego głosu. Gdzie to jest napisane? Że pani może? No więc w tym momencie mogę taką zaproponować taką sytuację. W związku z tym nie dopuszczam nikogo do głosowania. Do żadnego do zabrania głosu. Kończę dyskusję na temat przekazania. Kończę dyskusję na ten temat. Panie przewodniczący, proszę, dlatego proszę pan nie da bardzo, głosu, bo się pan obawia. Nie wiem czego się. Wiecznie pan nam robi pod górkę. Jest taka prawda. Wiecznie nam pan robi pod górkę. Tak, słucham. No nie mogę. Przepraszam, proszę, pan Ciepliński mówi.
jest dozwolone, panie przewodniczący. Jeżeli nie ma napisane, że można, jeżeli nie ma zabronionego, więc uważam, że tutaj jest bardzo ważna uchwała, bardzo ważna rzecz, więc dla dobra społeczeństwa powinniśmy dać ten głos. Druga sprawa, gdyby pan nie tak interpretował, moim zdaniem tutaj prawa, czyli statutu, jak pan sam odczytywał i nie było tam słowa do, tylko na, to sesja byłaby w trybie 9, czy przepraszam, dzień później, więc mieszkańcy nawet do tej uchwały mogliby się zapisać i głos mogliby zabrać bez żadnego problemu. A tu niestety jest nadinterpretowane prawo, moim zdaniem tutaj, przez pana przewodniczącego, bo mogę to tak powiedzieć, bo pan organizuje tutaj pracę radnych. W związku z tym uważam, że powinniśmy oddać ten głos w szacunku do mieszkańców, w szacunku do rodziców, bo wiecznie jest mieszanie z tymi przedszkolami, z tymi szkołami i doprowadza to w tym momencie do upadku. No niestety tak jest. W związku z tym bardzo proszę udzielić głosu, nie dyskutować więcej, bo gdyby nie interpretował pan słowa do, tylko na, to sesja może być zwołana na 8 dni, na 9 dni, nawet i na 10 dni. I wtedy każdy radny i mieszkaniec ma prawo się przygotować do tego i zapisać. A pan tutaj w tym momencie, no niestety, uniemożliwił to. Był wniosek wyraźnie napisany przez radnych, że chcemy sesję na dzień później, czyli nie dzisiaj, tylko na jutro, a pan niestety się nie dostosował do wniosku radnych. I jeszcze pan w tym momencie śmie robić tutaj wszystkim problemy. O co tu chodzi, panie przewodniczący? Proszę kończyć. Druga sprawa, proszę druga sprawa. Nie podnosić głosu na żadnych radnych. Proszę nie krzyczeć na sesjach, tylko wypowiadać się merytorycznie na temat i proszę jeszcze raz nie krzyczeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Brawo. Panie Marku, panie radny, proszę nie insynuować społeczeństwu swoich wywodów. Czytam panu po raz któryś. Paragraf 3, punkt 3 artykułu 20 ustawy o samorządzie. Przewodniczący obowiązuje zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W pańskim wniosku nie ma napisane, że chcecie sesję w trybie normalnym, tylko powołaliście się właśnie na ten artykuł. W związku o czym chodzi? Na ten artykuł, ale w związku później dodajecie w związku z artykułem 20 punkt 1, który Rada Gminy obrania na sesjach zwołanych przez przewodniczącego parę miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał. A nie miał pan daty podane? Tak, jest datownik na tym. Panie Marku, nie ma już pan głosu, pan się wypowiedział. I pan teraz, pan manipuluje społeczeństwem. Pan chce być mądrzejszy od dziennika ustaw. Druga rzecz, nie ma ad vocem w tej chwili. Druga rzecz, proszę pana, pan wypowiadając się, że co jest nie napisane, jest dozwolone. Jest to w prawie administracyjnym, nie jest tego tak napisane, natomiast w prawie cywilnym tak. My się podporządkujemy, prowadzimy sesję zgodnie z prawem administracyjnym. I proszę tu nie insynuować i nie mówić, co ja mam robić. W związku z powyższym, jeżeli państwo nie chcecie przegłosować i nie chcecie wprowadzić punktu do porządku obrad jako głos dodatkowy w sesji pana takiego czy panią taką, w związku z tym zamykam na ten temat dyskusję, nie oddaję nikomu głosu. Jeżeli macie zastrzeżenia, proszę, są instancje wyższe, proszę mnie. Panie przewodniczący, mogę nie się oddaję głosu, pan burmistrz. Bo wiadomo, że jakby było głosowanie, dziękuję, to jest przewidziane, kto, że wniosek nie przejdzie, tak? Mam rację? Przypominam. Mam rację. No tak. No to zabrał pan, o co panu chodzi? Zabrał pan głos. Ja nie krzyczę, tylko mam mikrofon włączony, mam co tam mówię. No. Nie, panie Marku, pan robi po prostu cyrk w sesji i ośmiesza pan radę, ośmiesza pan wszystkich nas. Proszę bardzo, pani radna ma głos. Proszę do mikrofonu. Proszę jeszcze raz przypominam, jeżeli radny składa, kilku radnych złożyło wniosek o sesję, nie jest żadnego słowa specjalna sesja, czy jakaś inna, tylko w tym Jezu. Panie przewodniczący, żaden tam we wniosku żadnego słowa takiego nie ma. Zazwyczaj
odwołanie sesji. Nie ma tutaj słowa w tym wniosku specjalnym, żeby na przykład porównać sesję z dnia na dzień. Do tego też ją odniosę, panie przewodniczący. Panie radny, chcę panu po raz kolejny zakomunikować, że wy przedkładając wniosek o zwołanie sesji, powołujecie się na artykuł 20 ustęp 3. Ludzie, to więc do czego wy mnie zobowiązujecie? Do łamania przepisu? Do ustawy? I na ten temat, panie Marku, proszę, jest nadzór wojewody, proszę się odnieść do tego, że ja nie miałem racji. Dziękuję. Proszę, oddaję pani głos radnej. Ostatnie słowo tylko odnośnie tej uchwały, którą pan burmistrz tutaj wystawił negatywnie. Zadam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, czyli pan podważa ocenę prawnika tutaj tej uchwały, tak? Bo z tego co widzę, uchwała była sprawdzana przez prawnika. No i co z tego? Czy pan ma większą wiedzę prawniczą od tutaj prawnika, który tą uchwałę ocenił radny? Panie przewodniczący, proszę. Proszę o głos. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Mara. Mam wniosek o przerwanie tej dyskusji, bo ona do niczego nie prowadzi. Będziemy się tak przegadywać i każda strona ma swoje racje. Więc składam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko... Przepraszam, kolegę. Ja mam pytanie, przepraszam. Panie burmistrzu, proszę odpowiedzieć, czy pan podważa teraz ocenę prawnika do tej uchwały? Bo my jako radni będziemy ocenili tą uchwałę pod względem też prawnym, tak? Więc nie rozumiem w tym momencie, dlaczego ta uchwała była negatywnie przez pana zaopiniowana, skoro prawnik wyraźnie tam zaopiniował pozytywnie tą uchwałę. Proszę bardzo, no już pan burmistrz odpowiada, panie Marku. Jaki problem jest? No proszę uprzejmie. No. Panie radny, powiedziałem na początku, odnosząc się do tego projektu uchwały, że opiniuję go negatywnie i podtrzymuję dalej to stanowisko, żeby była jasność. Natomiast panie przewodniczący, bo widzę, że myśmy w ogóle odeszli od meritum sprawy, i pani radna mówiła jeszcze o kilku rzeczach. Czy można się do tego odnieść teraz? Czy... Proszę się odnieść, bo teraz to już jest. Szanowni państwo, szanowni radni, ja mam pytanie takie, bo uchwała, na którą się tu powołujemy z lutego tego roku, czyli uchwała numer 32 łamane przez 279 łamane przez 21, mam pytanie, obowiązuje czy nie? Bo jeżeli obowiązuje, to moim obowiązkiem zgodnie z tą uchwałą jest przygotować do przeniesienia tego przedszkola do szkoły numer 1. Ale przepraszam bardzo, pan burmistrz mówi teraz, a nie pani. Zadałem pytanie, czy ona obowiązuje, bo jeżeli jest niewiążąca albo nieważna, to faktycznie przekroczyłem swoje uprawnienia. Natomiast jeżeli ona jest uchwałą intencyjną i mam podjąć te działania, to ja te działania podjąłem. Pan radny Jan tutaj zadał pytanie, przepraszam, nie pani Ola chyba, dotyczące środków, które wydatkujemy w szkole numer 1. Oczywiście myśmy ten remont w tej szkole planowali już w ubiegłym roku i jak państwo wiecie, dostaliśmy, bo też o tym kiedyś wspominałem, środki z PFRON-u na to, żeby dostosować tą szkołę do osób niepełnosprawnych. Druga sprawa, tam było gimnazjum i jak państwo wiecie, nie było przewidziane z myślą o dzieciakach nawet zerówka czy klasy 1-3. I tutaj między innymi też chcieliśmy, żeby pewne remonty tam, mówiąc krótko, zrobić. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o nasze przedszkola, to powiem tak, my tych miejsc łącznie z przedszkolem numer 2 mamy w gminie 315. Wolnych na dzień dzisiejszy mamy 96.
Pani radna zadała mi tu pytanie też, czy będę płacił te pieniądze właśnie na to przedszkole. No właśnie wszystkie działania i to, co Państwu proponowałem, to właśnie z tą myślą, żebyśmy nie musieli płacić tych pieniędzy, żebyśmy pilnowali, mówiąc krótko, budżetu gminy. Bo my miejsca w przedszkolach mamy. Mamy tych miejsc bardzo dużo wolnych. I to, co wczoraj, nie wczoraj, tylko przedtem też powiedziałem, że proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku powstały dodatkowe dwa prywatne przedszkola w Rawce. I chciałbym się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, bo była tutaj mowa o tym spotkaniu też u proboszcza. Szanowni Państwo, ja jak zapraszam gości, to nie proszę ich, żeby oddali telefon i żeby nagrywali. I byłem na jednym takim spotkaniu i wystarczy. I drugie spotkanie zaproponowałem w urzędzie, bo my nie nagrywamy w urzędzie nikogo. Dziękuję. Dziękuję. Nie, już nie oddaję pani głosu. Było na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że zapadła... Nie, no chwileczkę, ja byłam wcześniej, jeszcze przed panem burmistrzem zgłaszałam się. No przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. Panie burmistrzu, tak jak pan tu powiedział, uchwała była intencyjna. Czyli praktycznie w dalszym ciągu nie rozumie podjętych przez pana działań, które praktycznie dążą do tego, że jest zlikwidowane przedszkole numer 2, bo jest zlikwidowane. Pani Aneta nie przyniosła niestety arkuszy organizacyjnych tego przedszkola. Ja je akurat widziałam. Wszędzie jest wakat, wakat, wakat. Pani dyrektor miała polecenie, nie wolno zapisywać dzieci do przedszkola numer 2. Takie polecenie miała wydane. Niestety. Teraz druga sprawa. Poprosił pan też rodziców, którzy z panem korespondowali i napisali szereg pism do pana, że jeżeli udowodnią, że są chętni do przedszkola, to pan się zastanowi. Na dzień dzisiejszy jest 32 dzieci zapisanych, chętnych, które pójdą do przedszkola numer 2. Pan w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Niby pan rozmawia, niby pan pisze, niby pan korespondencję robi, ale swoje pan cały czas robi. Nie słucha pan praktycznie i nie rozmawia pan na ten temat. Druga sprawa, jeszcze jedna. Panie przewodniczący, tutaj pan mecenas dał mi urzędowe poświadczenie przedłożenia, gdzie data doręczania 1.8.2021 godzina 19.39, gdzie zgłosił się do dyskusji na dzisiejszej sesji. Pan pismem z 2 sierpnia odpisuje w związku ze złożonym wnioskiem po terminie 2 sierpnia 2021 data wpływu na dziennik podawczy o zabranie głosu na sesji w punkcie 3 porządku obrad informuje, że nie udzielę panu głosu na sesji 3 sierpnia 2021, ponieważ wniosek powinien być złożony przynajmniej na 3 dni przed terminem sesji zgodnie z artykułem 29 ust. 4 Statutu Gminy Rawka Zdroju. Przyjętego uchwałą nr 30/258/20 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 30 grudnia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Rawki Zdroju. Czy ja się pytam, czy po prostu zgłoszenie przez internet i akces swojego zabrania głosu nie liczy się w tym momencie data zgłoszenia? Proszę mi powiedzieć, to jest pierwsza sprawa. Jeszcze chciałabym wrócić, panie burmistrzu, do pana. Nie. Powolutku. Pierwsze pytanie zadane, pani odpowie. Niech pani nie miesza teraz. Panie przewodniczący, pani... jestem przy głosie i będę kontynuować. Dziękuję. W każdym bądź razie powiem tylko tyle, panie burmistrzu. Nasze tutaj spotkanie dzisiaj nie miało na celu, żeby pana jakoś upokorzyć, żeby panu, że tak powiem, jak to ostatnio pan powiedział do kolegi, dowalić, to nie mało na tym celu. My chcemy mieć jasne sytuacje. Cały czas pan mówi o budżecie, ale ja tu nie widzę gospodarności. Ja tu nie widzę gospodarności. Nie widzę, że pan ma na względzie finanse miasta. Praktycznie dokłada pan, robi pan remonty na siłę, wszystko. Praktycznie nie chce pan rozmawiać rzeczywiście. Myślę, że zarówno rodzice wykazali dobrą wolę, zarówno z tych pism wychodzi, że ksiądz proboszcz wykonał dobrą wolę. Tak jakby pana w ogóle to nie interesowało. Idzie pan, brnie pan do końca i w tym momencie cały czas jak gdyby kontynuuje swoje zadanie, nie patrząc na boki. Nie patrząc na boki, tłumaczy się pan cały czas jednakowo, do mnie to nie przemawia. To jest nasza obrona, bo zdanie, które pan wojewoda umieścił na końcu pisma, które do pana napisał, ja bym się przestraszyła.
Naprawdę. Ja bym się przestraszyła. To jest sygnał, to jest czerwone światło ostrzegające pana, że nie robi, nie działa pan według prawa, tak jak pan powinien działać. Pani burmistrz, praktycznie to pani tu powinna w tym momencie odpowiadać. Pani ma działalność, pani dostała jak gdyby tą półeczkę oświaty. Pani powinna to wszystko. Niestety, pan burmistrz wszędzie figuruje, podpisuje, dlatego zbiera pan burmistrz do siebie te wszystkie uwagi. Ale to są pani decyzje, wszyscy o tym wiemy. Wszyscy o tym wiemy niestety. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa. Mogę? Nie, teraz muszę odpowiedzieć na zarzuty, które zostały mi postawione. Proszę panią, pani radna tak bardzo skrupulatnie zawsze przestrzega statutów i proszę mi pokazać i proszę mi pokazać. W związku z tym odpowiadam pani na to, że wniosek wpłynął o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej 2 sierpnia. Proszę panią, proszę, co tu jest napisane? Stempel chyba nie kłamie urzędu, nie? Więc proszę sobie nie... Pan kłamie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jaki jest stempel wpłynięcia? No. Przestań pan insynuować, pan nawet nie ma prawa zabrać głosu w tej chwili. Proszę panią, chwileczkę. Z tym kłamstwem to porozmawiamy innym razem. Proszę państwa, artykuł... Paragraf 29 statutu mówi, osoba nie będąca radnym, proszę nie insynuować, radny może składać wnioski w punkcie i zakresie dotyczące rozpatrywania danego projektu uchwały. Wniosek o zabranie głosu składa się do przewodniczącego z podaniem projektu uchwały i zakresu projektu uchwały, którego wniosek dotyczy. Wniosek składa się na dziennik podawczy urzędu, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji. Przewodniczący może udzielić głosu dopiero wtedy takiej osobie. Tak jak pan powiedział, do 7 dni co najmniej do 3 dni. No to proszę panią, to pani interpretuje statut tak jak pani pasuje. No, nie. Proszę panią. Zresztą nie ma sensu nawet dyskutować. W związku z powyższym, że sesja jest 3, wniosek wpłynął 2, w związku z tym, powiedziałem, jedyna możliwość zabrania głosu byłaby wtedy, gdybyście państwo zmienili porządek obrad. Nie chcecie go zmienić, w związku z tym pan nie będzie dopuszczony do głosu. Przystępując, poddaję głos pani radnej Śmietany o zamknięcie dyskusji. Kto jest państwa za zamknięciem dyskusji nad projektem uchwały punktu 3 porządku obrad? Proszę. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Za. Pani Katarzyna Karkula. Jestem przeciw. Pan Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Kwatyra. Przeciw. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Robert Skipiała. Za. Skowron za. Józefa Śmietana. Jestem za. Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Piotr Żółtek. Chwileczkę, ale jeszcze Żółtek się nie odezwał. Pan Piotr Ptak. Pan Żółtek. Zgłasza się, że jest. A wobec powyższego w głosowaniu brało udział 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 osób. 7 osób za, 1, 2, 3, 4, 5, 6 przeciw, 1 wstrzymująca się. Kończymy dyskusję nad projektem uchwały zgodnie z głosowaniem. Proszę państwa, wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 3 w sprawie podjęcia uchwały, czytam ją, na wniosek radnych w sprawie ustalenia kierunków działania burmistrza Rabki Zdrój w zakresie zadania burmistrza Rabki Zdrój ustalonego uchwałą Rady Miejskiej w Rabce Zdrój z 24 lutego 2021 numer 32 łamane przez 273/21 w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 2 w Rabce Zdroju przez zmianę siedziby przedszkola. Proszę bardzo.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Marek Ciepliński. Jestem za. Małgorzata Choim. Jestem przeciw. Katarzyna Karkula. Jestem za. Aleksandra Koper. Jestem za. Dariusz Krzysztof. Jestem za. Jan Kwatera. Za. Jacek Lataliec. Jestem przeciw. Dorota Majerczyk. Piotr Ptak. Piotr wstrzymuje się. Paweł Rogowiec. Robert Skipiała. Przeciw. Józefa Śmietana. Przeciw. Rafał Wójtowicz. Jestem przeciw. Piotr Żółtek. Jestem przeciw. Proszę Państwa, głosowało 15 radnych, tak? Głosowało 15 radnych. 6 radnych jest przeciw, jest za przyjęciem projektu uchwały. 8 radnych jest przeciw przyjęciu uchwały. Wstrzymał się 1. Wobec powyższego przy 8 głosach przeciw projekt uchwały został odrzucony, nieprzyjęty. Przystępujemy. Kiedyś pan zrozumie. Nie ma pani głosu. Przystępujemy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, czy są interpelacje? Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, chciałbym podziękować za ten asfalt tam na tej Bocznej Podhalańskiej, który został zrobiony po ciężkich trudach. W oczekiwaniach na ten. Myślę, że te następne inwestycje będą. I co jedno jeszcze takie, że źle pan niektóre rzeczy odbiera wobec, nie wiem, ode mnie, czy jakoś to, co koleżanka napomniała, że ja biję w pana. Pan to odbiera tak, ja to odbieram inaczej. Kiedyś my na ten temat rozmawiali. Także za to asfalt od sąsiadów i to wszystko. Chciałem przypomnieć tylko państwu radnym, że interpelacje, zapytania dajemy na piśmie. Przekazuję na piśmie, dlatego bardzo proszę sprecyzować to panie radny na piśmie i przekazać do biura. Proszę bardzo, czy jeszcze macie państwo? Pan Kwatera, proszę. Interpelacje i zapytania są teraz. Proszę pan radny Kwatera. Pan radny Kwatera wcześniej. To znaczy tak, to powiem szczerze, to nie jest ani interpelacja, ani zapytanie. Powiem tak, nie bardzo wiem, jak nazwać ten akt, który zamierzam w tej chwili złożyć, a właściwie odczytać. Ja sobie go nazwałem na swoją, jakąś taką własną potrzebę, protest do przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce Zdrowiu. Żeby to było w miarę sprawnie, pozwolę sobie go odczytać. Aczkolwiek są to tylko i wyłącznie moje, jeszcze raz moje przemyślenia na temat ostatnich zdarzeń, z ostatnich dni, zarówno tutaj z tego miejsca, jak i jeszcze z innych źródeł. I tak, zadania oraz kompetencje przewodniczącego Rady Miejskiej po części określają artykuł 19 i 20 ustawy o samorządzie gminnym, a po części także statut gminy bądź regulamin Rady. Stosownie do treści artykułu 19 ustęp 2 ustawy, zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Bez żadnych wątpliwości wyżej wymieniony przepis w sposób jednoznaczny i nie podlegający żadnym interpretacjom wskazuje na usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą zadania i kompetencje przewodniczącego ograniczają się do organizowania pracy Rady, w tym do koordynowania prac komisji i działań klubów radnych oraz zwoływania i prowadzenia jej obrad, czyli sesji, w tym do decydowania o przedmiocie obrad Rady, jak również do nadzorowania sposobu wykonywania uchwał Rady. Tyle przepisy.
Przypisane przez ustawodawcę funkcje oraz zakres obowiązków przewodniczącego zostały określone w sposób wyczerpujący, na co wskazuje użyte sformułowanie, cytuję, zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie i co nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości rozszerzania katalogu praw i obowiązków przewodniczącego Rady. Jednak w ostatnim czasie doszło do kilku incydentów z udziałem pana przewodniczącego i pani wiceburmistrz, ale o tym może trochę później, które zmusiły mnie do zajęcia zdecydowanego stanowiska i wyrażenia swojego sprzeciwu wobec metod stosowanych przez wyżej wymienione osoby. Radny to po pierwsze reprezentant mieszkańców. Po drugie pełni funkcję kontrolną wobec władzy wykonawczej. Na trzecim miejscu dopiero pojawiają się kwestie związane z tworzeniem strategii, wizji i rozwoju gminy. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że władza wykonawcza chciałaby widzieć radnych, reprezentantów całej gminy. Mieszkańcy jednak często postrzegają to inaczej, oczekując od radnego zadbania o swoje najbliższe otoczenie i okręg wyborczy. W toczących się dyskusjach w ramach sesji czy komisji starają się stosować taki właśnie układ priorytetów. Oczywiście nie za wszelką cenę, a tym bardziej nie z uporem maniaka. Starają się być otwarty na sensowne i zgodne z prawem argumenty. Jednak nie zawsze muszę się zgadzać z każdym zgłaszanym w projektach uchwał pomysłem. Tak też stało się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki CIM Małopolska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku. Byłem przeciwny temu projektowi, podobnie jak i kilku innych radnych. Mój wielki sprzeciw budziła forma procedowania uchwał, a właściwie próba przykrycia uchwały budzącej nie tylko mój sprzeciw, inną uchwałą bardzo potrzebną i służącą większości mieszkańców. Poddanie pod głosowanie w jednym projekcie dwóch różnych zadań, jedno to zgoda na wpisanie do WPF zadania przystąpienie do spółki SIM, spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku, drugie to ujęcie w tym samym dokumencie zadania poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rabka-Zdrój. Wzbudziło moją podejrzliwość i sprzeciw. Zagłosowałem przeciw, gdyż nie pozostawiono mi innego wyboru. Moja i nie tylko moja postawa została werbalnie bardzo ostro skrytykowana na sesji, a właściwie po jej zakończeniu przez pana przewodniczącego, a później przez panią wiceburmistrz. Już wtedy poczułem się jak uczniak, przepraszam za ten kolokwializm, który oberwał linijką po łapach za swoją krnąbrność, a ja tylko wyraziłem swoją opinię, do czego miałem pełne prawo. Kroplą, która przelała czarę goryczy, stały się wypowiedzi pana przewodniczącego przy okazji uroczystego otwarcia nowego zakładu rehabilitacji ambulatoryjnej. I w tym miejscu posłużę się cytatami z tejże uroczystości, które padły z ust pana prezesa szpitala miejskiego i pana przewodniczącego. Prezes szpitala pozwolił sobie przy okazji otwarcia zakładu na kilka uwag pod adresem radnych. Ci radni, którzy tak bardzo protestowali, pisali różne interpelacje w sprawie rehabilitacji, szkoda, że ich tutaj nie ma. Poziom niezrozumienia różnych tematów przez niektórych radnych, na szczęście w mniejszości, jest tak wielki, że aż mnie jako osobę zewnątrz zastanawia. Ale dopóki mentalność tych radnych się nie zmieni, to niestety ta Rabka nie będzie się rozwijać. Oczywiście przyklasnął swoją wypowiedzią panu prezesowi pan przewodniczący. Proszę przeczytać, ale to, co ja powiedziałem. Ja czytam za przekazem prasowym. Przepraszam, przekaz prasowy idzie taki, jaki idzie. Cytuję pan prezesa. Nie wiem. Ale dalej. Szanowny panie przewodniczący. To nie jest miejsce, ponieważ, tak jak mówię, można było tą swoją wypowiedzią w jakiś sposób zrównoważyć wypowiedź pana prezesa. Nie zrobi pan tego.
Szczytem braku lojalności wobec radnych była łapka na Facebooku pod takim oto komentarzem. I tutaj cytuję. To, co dzieje się w Radce, woła o pomstę do nieba. To nie są słowa pana przewodniczącego dla jasności. To są słowa osoby, która podpisała się w jakiś tam sposób. Kilku niekompetentnych radnych od początku kadencji sabotuje rozwój Rabki, negując wszystko, co zaproponuje burmistrz. Są dwie możliwości. Albo mieszkańcy są ograniczeni jak ci radni, przyklaskując ich dywersji, a wtedy trzeba zamknąć drzwi i zgasić światło w Rabce. Albo robią z mieszkańców idiotów, ściemniając, że ich reprezentują. W większości samorządów jest tak, że w Radzie jest jeden oszołom, którego wariactwo jest ograniczone przez pozostałych. Rabka ma pecha, bo grupa oszołomów zdominowała Radę. I po takim postem postawił pan. Gratuluję naprawdę postawy. Chciałbym przypomnieć panu przewodniczącemu, że podstawowymi błędami popełnianymi na tym stanowisku są wynoszenie spraw na zewnątrz Rady. Nie powinien pan nigdy ujawniać czy używać poufnych informacji dla odnoszenia jakichś korzyści, budowa swojej pozycji w środowisku lub dyskredytowania Rady. Również poważne zastrzeżenia w pana postawie jako przewodniczącego budzi zabieranie głosu w dyskusjach i prezentowanie własnego stanowiska na sesji Rady w danej kwestii, co powoduje próbę przepchnięcia swoich rozwiązań w projekcie danej uchwały, a przynajmniej tak to jest odbierane przez radnych. I na koniec, ani przewodniczący, ani tym bardziej wiceburmistrz nie ma prawa oceniać działalności samorządowej radnego, gdyż w ten sposób wpływaliby na jego swobodę w wykonywaniu mandatu radnego, a to jest niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. Ja tylko w kwestii formalnej chciałem zapytać pana radnego. Tam pan w akapicie użył sformułowania, że po tym głosowaniu ja pana co tam było? Wykpiłem czy ośmieszyłem? Panie radny, przecież mnie w ogóle na tej sesji nie było. Słuchałem, no ale gdzie ja? Słyszeliśmy, co pan powiedział. Głośno i wyraźnie, co pan powiedział na temat. Ale proszę panią, ja do pani nie mówię. Druga rzecz, czy jak ja przeczytam post i nic pod nim nie piszę, to znaczy, że go akceptowałem? Nie ma tam żadnego mojego znaczka, nie. Jest. To nie wiem. Ja na pewno tego znaczka nie wstawię. Dobrze. Proszę bardzo, pan zakończył. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Chwileczkę, po kolei. Pana Marka dopuścić później. No właśnie. Dobrze, pan Darek, proszę. Pan Marek. Panie Przewodniczący, i proszę z racji tego,
przewodniczącego do tego, żeby się powściągał od swoich komentarzach, nie rozpowiadał po radce właśnie różnych rzeczy na temat radnych, jacy to oni nie są, bo każdy głosuje, każdy się wypowiada i przypomina, ma takie prawo. Jeżeli pan o tym zapomina, to proszę pomyśleć, tak? To pan powiedział na przedostatniej sesji, pakujmy walizki, tak? Pakuj walizki. No, panie przewodniczący, proszę się nad tym zastanowić, bo naprawdę pana postawa jest karygodna. W momencie jako przewodniczący podnosi pan głos, przerywa pan dyskusję, organizuje pan tak sesję, że naprawdę ja myślałem, że gorzej nie będzie, ale naprawdę jest coraz gorzej. Panie przewodniczący, apeluję do pana, proszę się zastanowić nad swoim postępowaniem, bo naprawdę nie będę już więcej tego komentował. Dziękuję bardzo. Dziękuję za nauki, postaram się korzystać. Proszę bardzo, pan Rafał. Przepraszam, to był wcześniej głos. Przepraszam, najmocniej. Skomentuję to może krótko. Po wysłuchaniu radnego kwatery narzuca się jedno na myśl, że na 2,5 roku pana rządzenia, reprezentowania rady u nas tutaj, nic się nie zmieniło od samego początku, jest coraz gorzej. Chociaż dwie sesje wstecz prowadził zastępca i jakoś dał radę sobie, nie było przepychanek, nie było niczego, prowadził zgodnie z statutem. I narzuca się jeszcze jedno takie, panie przewodniczący. Nie szanuje pan radnych, znaczy mówię o sobie i o innych, i nawet mogę zacytować panią Aleksandrę, bo pan ją też nie szanuje, byle kiedy pan ubliża jej. To nie pierwszy raz. I narzuca się jeden. No panie przewodniczący, no świadczy, było przez internet, proszę, to sam panu ten powiedział radny Ciepliński. I teraz się pan z tego śmieje, jak ktoś powie panu prawdę. Narzuca się jedno, że trzeba chyba się zastanowić i we wrześniu złożyć dymisję z pana stołu. Tyle mam do powiedzenia. Mówię to panu prosto w oczy i szczerze. Dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję za doradę. Nie, no widzi pan. Lekceważy sobie pan to. Skończył pan? Proszę pan, Rafał. W imieniu mieszkańców osiedla Słone zwracam się następującymi wnioskami. Wiata przystankowa naprzeciwko szkoły podstawowej nr 3 już jest od kilku miesięcy zniszczona, więc należałoby ją tam naprawić. Później następna sprawa też dotyczy Słonego, ulicy Poniatowskiego. Tam została przeprowadzona niedawno naprawa ubytków i w niektórych miejscach te ubytki tak zostały fatalnie załatane. To też mam nadzieję, że zostanie naprawione. Tu mam takie też pytanie od mieszkańców, jak i od turystów, z tego, że mam duży kontakt z turystami na terenie Rabki. I w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, jak i turystów odwiedzających naszą gminę, zwracam się z następującymi uwagami. Tu turyści podkreślali toalety w parku i na bulwarach, że jest ich brak, że to jest największą bolączką najbardziej atrakcyjnych terenów Rabki. Później szlaki piesze wokół Rabki Zdroju, ich stan w niektórych miejscach jest fatalny, też należałoby się tym zająć niezwłocznie. Jeszcze ludzie zwracali uwagę, żeby na szlakach, gdzie będzie możliwość, ustawić kilka ławek. Tak, jeśli chodzi o zabytkowe wille, ludzie zwracali uwagę, żeby należałoby wrócić do tego dawnego stylu, żeby na nich był napis po prostu danej willi. Nazwa. I jeszcze należy wydrukować aktualną mapę z atrakcjami turystycznymi Rabki Zdroju. Już kiedyś nawet mówiłem tak z panem burmistrzem o tym, to pan wie mniej więcej, o co chodzi. I jeszcze tu mam takie. Mieszkańcy dolnej części naszego Zdroju proszą o pilną naprawę dwóch kładek znajdujących się na rzece Raba przy ulicy Sądeckiej Kasprowicza. Chodzi tam głównie o remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych na tych kładkach. Jeszcze w imieniu rodziców, dzieci oraz osób korzystających ze skateparku zwracam się z wnioskiem o usunięcie materiałów oraz odpadów zalegających tam po remoncie. Kilka rodziców się skarżyło, że dzieci, te mniejsze zwłaszcza, chodziły tam w pobliżu tego i się skaleczyły. No i właściwie. Aha, jeszcze dzisiaj rano jedna mieszkańcy z ulicy Tetmajera się tylko pytali, czy będzie dotrzymany termin remontu tej ulicy, bo to chyba ma być 18 września, prawda? Coś takiego chyba, bo
nas w związku z, jak oni patrzą na zaawansowany stan robót, czy boją, obawiają się po prostu, że zostanie to. Zamiast się cieszyć, no tak, no cieszyć się powinni też, to wiadomo, dobrze tu pani mówi, ale prosili, żeby się zapytać, chociaż się pytam, to mam to. A tutaj chciałem się jeszcze odnieść do paru rzeczy, co dzisiaj na sesji było powiedzianych. Do pana Marka, no nie mam osobiście nic do pana Marka, do pana Michała też nie mam, że nas dzielą zdania nieraz między nami, ale panie Marku, na Facebooku też jest nieraz na, nie powiem jakim, kto tam pisze, ale wiadomo, jest udostępniane, wyszczególnione na czerwono, którzy radni głosowali za podwyżką, którzy radni to, których radnych trzeba punktować. I też za tym wielu radnych to udostępnia, podpisuje się, nie będę już mówił kto, bo wiemy wszyscy kto. To też jest obrażanie jeden drugiego. To jest po prostu to samo, co tutaj mówiliście na temat pana Michała. Ale jak mi poprzemy poprawne? No a jak ja mogę obrażać, nie piszę. Panie Marku, było tak, ci radni głosowali za tym i tym. W związku z tym przez nich coś tam. To nie może być uwagę, tak, że jedna strona może obrażać każdą, a druga strona nie może obrażać nikogo. Tak samo wrócę do pana wypowiedzi przedtem, żeby pan mówił, żeby udostępnić panu prawnikowi ten, że nie ma tego nigdzie. Zawsze jak jest jakiś wniosek w ostatniej chwili składany na Radzie, to pan zawsze ma zastrzeżenie, że nie będzie przeciw albo wstrzyma się, bo w ostatniej chwili nic się nie składa. Więc trzymajmy się tej zasady, tak jak dzisiaj, i traktujmy się równo. No ale panie Rafale, jak mogę coś powiedzieć, spokój, ale zarzuca pan komuś, pani, że prawda wyjdzie na pani jak Ola ma głos, ale proszę uprzejmie. Tu chodzi o zasady. Chwileczkę, pani Ola ma głos. Panie burmistrzu, mnie jest, tak powiem szczerze, przykro, bardzo przykro, bo tematem dzisiaj, naszej dzisiejszej sesji był temat przedszkola i pana działania. Podjęte i przyszłościowe, że tak powiem. Opiniując uchwałę negatywnie, praktycznie, trochę mi się to kłóci z pana słowami, które zawsze pan mówi na każdej sesji, że jest pan otwarty, że chce pan z radnymi dyskutować, rozmawiać. Opiniując tą uchwałę negatywnie, zamknął pan praktycznie dyskusję. Nie odniósł się pan ani do naszych punktów we wniosku uchwały, ani nie sprecyzował pan, co dalej pan zamierza z tym faktem zrobić. Są tu rodzice, którzy też po to przyszli, żeby usłyszeć z pana z ust jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Dlatego mówię, trochę jestem zawiedziona, bo ja tak jakby się pan w tym momencie nie chciał podzielić wiedzą, nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania, nie chciał na przykład nam przedstawić swój plan realizacji tych swoich postanowień, a o to żeśmy prosili. Nastawił się pan od razu, nie ma, uchwała negatywnie, koniec, czyli praktycznie po pana opinii powinniśmy powiedzieć dziękuję i do widzenia. Nie tego żeśmy oczekiwali i nie tego nas pan przez 2 lata nauczył, że pan z radnymi rozmawia, że pan radnych informuje. Że pan nawet pyta nas nieraz, bo tak się zdarza, że nas pan pyta, co my na to, jak pan ma jakieś wątpliwości, żeby podjąć decyzję. Bardzo mi przykro, że tak to się stało, bo praktycznie po to, żeśmy się dzisiaj spotkali na nasz wniosek, który ewidentnie zawierał punkty, jakie powinniśmy omawiać i o czym powinniśmy rozmawiać, a praktycznie wychodzimy z niczym. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Robert. Mogę? Za chwilę. Przepraszam, miałem w ogóle nie zajmować głosu. Mikrofon proszę włączyć. Ale 90% naszej dyskusji właśnie tu pani Koper zakłóciła na ten temat. Były przepychanki, pomówienia, wywrzekania brudów i tak dalej. Nie na tym polega pani Koper nasza misja. Tak pani sama powiedziała. Pani doprowadziła do tego, że ta dyskusja, która miała być nad tym projektem, skończyła się tak, jak jest. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan odpowiadać, ponieważ pan mnie kilkakrotnie obraził, głos. Więc traktuję teraz pana jako powietrze. Teraz panu Markowi głos, proszę. Dziękuję. Ja chciałem złożyć interpelację w pierwszej części. Tak. Do pana burmistrza Radni Zdroju. Czy prawdą jest, że nie uwzględniono w projekcie pracy budowlanych Mayera podłączeń mieszkańców do Burzówki? Jeżeli tak, to dlaczego nie uwzględniono tego na samym początku?
pytanie, dlaczego zaprzestano prac budowy na ulicy Detmajera? I trzecie pytanie, jeżeli tak, to mieszkańcy bardzo proszą o poprawienie płyt, ponieważ droga jest rozkopana i utrudnia, i w tej chwili jest utrudnione poruszanie się po tej drodze. To byłoby tyle tutaj na tą interpelację. I panie, chciałbym się też odnieść na procent do pana radnego Witowicza. Panie Rafale, na portalach różne rzeczy są i ja jestem za tym, żeby każdy mieszkaniec wiedział, jak właśnie radny głosuje. Więc nie rozumiem pana wzburzenia w tym momencie, że ktoś tam coś umieszcza, jak radni głosują, ponieważ i na PIP-ie jest to wszystko umieszczone, na innych portalach też są. Jest transparentność, panie Rafale, ja to obiecałem mieszkańcom i będę to dalej kontynuował, będę wszystko pokazywał, który radny za czym głosuje, żeby właśnie mieszkańcy wiedzieli, jak i kto jest za czym. Ja, jeżeli pan ma, panie Rafale, jakieś obawy... Ja nie mam obaw żadnych wobec tego, tylko wie pan... Nie wiem dlaczego w ogóle pan zwrócił na takie rzeczy uwagę, natomiast właśnie staram się, że czy to na gortach, czy na innych portalach piszą ogólnikowo i rzucają wszystkich radnych do jednego worka. Panie radny, ja nie jestem z tych wszystkich. Ja chcę, żeby mieszkańcy wiedzieli dokładnie, co robię, jak robię, żeby nikt później nie wypominał, że nic nie robi. Także panie radny, ja uważam, że mieszkańcy powinni wiedzieć, który radny za czym głosuje. I zadam pytanie, czego się pan boi? Jawności, jak się głosuje? No chodźmy po razie. Dziękuję. Panie Michale, mogę odpowiedzieć? Ad vocem, proszę i oddaję głos. Panie radny Marku, ja się nie boję niczego. Ja głosuję, tylko są pewne punkty, które wyszczególniacie. Są jakieś podwyżki wyszczególniane. A to, że radni głosowali na, pozostali radni głosują za przykładowo pańską ulicą czy czyjąś ulicą, to już nie jest po prostu, oni są zawsze źli. Ale skąd te pieniądze na tę ulicę mają być, to jest nieważne. Ta ulica ma być zrobiona. A i tak, mimo tego, że ta ulica jest zrobiona, to pan się wstrzymuje albo pan jest przeciw, jeśli chodzi o budżet. Dobrze, dziękuję. Nie ma już. Proszę, pani Małgorzata Choim. Panie Rafale, ja nie powiedziałem, że mam pretensje do radnych. No i widzicie, jest to zwykła pyskówka. Później mają pretensje. Słyszę. Wszystkim radnym za to, że głosowali za wprowadzeniem zadania Detmajera. Więc jeszcze raz publicznie to podkreślam. Dziękuję bardzo i dziękowałem na niejednej sesji. Panie Rafale, proszę sobie przypomnieć. Dziękowałem radnym za to, że głosowali za ulicą Detmajera. Dobrze. Jasne. Skończmy już tą dyskusję. Dobrze, kończmy już tą dyskusję. Ale jedno tylko zdanie, ale już nie do pana Marka, tylko jak już o tym dziękowaniu mówimy, to też podziękowałbym, że w końcu na Słony mamy te studzienki już zrobione, że można przejechać autem i zresztą pan Paweł chyba to poświadczy. Jest cisza, nie stukają. Dziękuję. Dziękuję pani Małgorzata Choim. Ja chciałam tylko wypowiedzieć się w ten sposób, że oczekujemy, do mikrofonu mówię, oczekujemy, żeby nas szanowano, to szanujmy się nawzajem. Możemy mieć różne zdania, możemy mieć różne poglądy, możemy się we wszystkim różnić, ale reprezentujemy tutaj nie siebie i nie walczmy tutaj ze sobą osobiście, tylko walczmy o sprawy, które są nam bliskie, czy które na przykład dla dobra większości mieszkańców, czy jakie tam mamy zdanie, możemy mieć, ale z szacunkiem wzajemnym, bo rzeczywiście, jeżeli ja szanuję kogoś, to mogę oczekiwać, że ktoś mnie będzie szanował. A jeżeli ja ignoruję kogoś i po prostu na każdym kroku staram się mu dokuczyć i wbić szpilkę w niego, no to później jest tak, właśnie tak to wygląda jak teraz. Jest to przykre. A myśmy powinni reprezentować jakiś poziom w miarę kulturalny, bo od nas się może uczą, może nie, ale ktoś tam nas zauważy, jakaś młodzież, jakieś dzieci, dorośli i pomyślą sobie, no to co, chamstwo, u nas wychodzą jakieś takie rzeczy. Nie powinno to mieć miejsca. Możemy rzeczywiście się różnić we wszystkim, ale szanujmy się, bo to my powinniśmy reprezentować jakiś poziom. Tak, kulturę. To świadczy o nas. Natomiast jeśli chodzi o wnioski, to tylko tak. Nie widziałam tego osobiście, ale miałam telefon od osoby, która,
która korzystała z tego, z bulwarów. To było wymieniony weekend, że nie działają, był to upalny dzień, że nie działają fontanny ani cieki wodne i pytała mnie, kto za to odpowiada. Ja mówię, no nie wiem, kto za to odpowiada. W ubiegły weekend, że nie działały fontanny tam na bulwarach, dlaczego i tak dalej. Dlatego to jest takie moje zapytanie i tu jeszcze są dwa wnioski odnośnie mojego okręgu. W Chłonicach tam zamontowane były na wiosnę lampy na jednym z osiedli i te lampy do tej pory nie są, no są zamontowane i nie działają, nie świecą. Już prosiłam tam pana w odpowiedniej komórce organizacyjnej, pan się miał tym zająć, ale na razie nic się nie zmieniło. Jeszcze jest jedna sprawa odnośnie zamontowania łapacza wody na takiej drodze, która idzie z góry i ta woda wypływa na most i nanosi kamienie, mój również to wchodzi wszystko na drogę powiatową. To są takie wnioski. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę interpelację, pan Rogowiec. Ja mam zapytanie odnośnie skateparku, który był poniżej lodowiska. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie ten sprzęt, który tam był wcześniej, jest prawdopodobnie zdemontowany, gdzie on się znajduje, czy zostało to usunięte, sprzedane, co z tym zostało zrobione? No proszę bardzo. Czy mogłoby to funkcjonować dalej tam oczywiście, bo z tego co wiem, to było demontowane na okres zimy, a montowane na okres letni. Chciałbym tutaj taką informację uzyskać i interesują mnie jeszcze związane ze szkolnictwem etaty w szkołach. Nie wiem, czy pani Aneta, czy pani wiceburmistrz mi tutaj podpowie, czy istnieje coś takiego w szkole, zasada, że taniej jest zatrudniać nauczyciela na półtorej etatu, powiedzmy, niż zatrudniać nowego nauczyciela. Czy to jest zgodne z prawem i czy to u nas w szkołach funkcjonuje, tak działa? Jeżeli chodzi o... Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o zatrudnianie nauczycieli, to decyduje dyrektor szkoły. No bo wiadomo, że przygotowuje arkusz organizacyjny, dobiera sobie kadrę. Oczywiście, że pewnie jest trochę taniej, jeżeli jest zatrudniany nauczyciel i ma godziny ponadwymiarowe. Z racji tego 30 artykułu, gdzie jest wypłata nauczycielom, jeżeli nie osiągną tej średniej w poszczególnych grupach awansu zawodowego, czyli stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Więc jeżeli są godziny ponadwymiarowe, no to automatycznie jakby zwiększa się kwota wypracowana przez tych nauczycieli i obniża się dopłata potem na koniec roku, bo w każdej grupie zawodowej jest, w każdej grupie awansu zawodowego jest jakby wyciągana średnia. Jeżeli te średnie są osiągane, no to gmina nie dopłaca. Jeżeli nie osiągają, no to musimy dopłacać. No i często to są właśnie nagrody jubileuszowe nauczycieli, nagrody za pracę, dodatki motywacyjne. Wiele jest składników, które na to wchodzą, ale między innymi godziny ponadwymiarowe także. Ja mam tu jeszcze takie dopytanie, czy to ma się odbywać kosztem osób, które są zwalniane, powiedzmy, nie wiem. Czy takiej sytuacji nie było w szkołach. Są związywane umowy, że na przykład danej osobie się kończy umowa, jakiś okres, nie wiem, a powiedzmy do września, czy tam do sierpnia. No to takiej osobie się dziękuję, żeby po prostu ta osoba miała półtorej etatu, czy inno. Wie pan co, tak jak powiedziałam, politykę kadrową kształtuje każdy dyrektor w szkole. No musi mieć kwalifikacje, wykształcenie i tak dalej, więc no, jeżeli daje pół etatu komuś dodatkowo, to też ta osoba musi wyrazić zgodę, bo to nie jest tak, że nauczyciel ma mieć tam pół etatu obowiązkowo. Nie, to absolutnie tak nie jest. No i być może, że to wynika z umów na czas określony, bo takie też są zawierane. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze, nie, to dziękuję tutaj do pani burmistrz. Jeszcze interesuje mnie to ogrodzenie wokół tego nowego parku. Czy te furtki tam, czy dostęp do tego parku będzie dla mieszkańców otwarty? No, na obecną chwilę to tam jest się ciężko dostać. Jest zamknięte cały czas, a z tego co się orientuję, to miało być jakby przedłużenie tego parku, który mamy. No, tego dużego parku, który mamy do tego mniejszego, który się znajduje w okolicach Śląskiego Centrum Rehabilitacji. I tu pytanie do pana burmistrza raczej. I jeszcze taka moja jakby uwaga do pana przewodniczącego.
Panie Przewodniczący, poprzez pana wypowiedzi, pana opinie radnych, pana krzyk w zasadzie, bo uważam, że jakby ktoś z boku albo ktoś z boku słucha tego, jak pan czasami podnosi, i to bardzo mocno podnosi ten głos, bo można pewne rzeczy bardzo spokojnie powiedzieć, to wydaje mi się, że coś na tej sali się dzieje nie tak. Uważam, że pan powinien stonować ten głos. Nie może pan krzyczeć na radnych. Nie może pan tym krzykiem wywoływać jakiegoś zachowania u radnych, którzy poprzez to, że pan krzyczy, oni zmienią zdanie. Takie odnoszę wrażenie. Nie. Nie może być czegoś takiego. To jest moja uwaga do pana przewodniczącego. Dziękuję. Wszystko? Dziękuję. A ja chciałem zapytać pana radnego, czy te uwagi, te do mnie ostatnie, czy tylko jest to, że ja się denerwuję i nieraz krzyczę, to jest powodem tego, że ja się nie umiem zachować, czy ktoś mnie do tego prowokuje, zabierając głos, który nie miał prawa zabrać i nie udzieliłem mu głosu, tylko mi przerywa, specjalnie prowokuje, kontruje. To jest dwóch ludzi i tu właśnie mówimy o tej kulturze. Proszę pana, no. Przepraszam. Proszę bardzo. Przepraszam. Z wszystkich obecnych radnych tutaj najgłośniej pan mówi i pan nie tylko mówi, pan krzyczy. Pan krzyczy po prostu. Pan nie mówi do nas, tylko pan krzyczy. Dobrze, będę już nawet mówił teraz cicho. Pan jak do mnie mówi, to pan podniesionym głosem pan mówi. No bo mam taki głos. Mam taki styl mówienia i nic na to nie zmienię. No nie, proszę bardzo, pan Rafał. Nie Rafał, tylko Robert. Ja się chciałem od niego. Jeżeli przewodniczący mówi, nie udzielam panu głosu, a pan na siłę się pan wpycha w to jak ja mam reagować, czy przewodniczący? Nie mi pan odpowie. Wyłącza mikrofon. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. A głos i tak dalej idzie, bo jest mała sala. Mało ważne. Proszę państwa, oddaję głos pani burmistrz. Ja muszę się odnieść do tego, co tutaj pan radny powiedział, pan Jan, odnośnie mojej osoby ostatniej sesji i przedostatniej. Rzeczywiście dla mnie, patrząc na to wszystko z boku, było niezrozumiałe brak radnych na sesji, która była zwołana, i to, co powiedziałam, wydzwanianie do radnych i próbowanie zerwania kworum, żeby nie przychodzili na sesję, no to dla mnie to jest, tak jak powiedziałam, bardzo niezrozumiałe. I teraz wyjaśnię jeszcze jedną rzecz z tej ostatniej sesji. Panie Janie, moja ingerencja była tylko w jednym momencie, kiedy pan Ptak czytał punkty, które były nieprawdziwe. Bo odniosłam się tylko do tego, że gdybyście państwo oglądali tą sesję bądź też byli na tej sesji, to wiedzielibyście, jak wygląda SIM, na czym polega, jaki jest udział gminy, bo była taka możliwość. Był przedstawiciel Krajowego Zasobu Nieruchomości i bardzo dokładnie wyjaśnił, że jest to spółka, która nie obciąża miasta, i nigdy ani na tej sesji wcześniejszej, ani na tej, na której byliście już, nie było wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Ani raz SIM tam się nie znalazł. Więc nie było takiej sytuacji, żeby pan był w trudnej sytuacji i miał wybierać między SIM-em a miastami klimatycznymi. I taka była tylko moja uwaga. Ale to nie było złośliwe, to było merytoryczne, bo próbowałam się odnieść do stanu faktycznego. Zresztą pan sam widział, jakie były komentarze w prasie, czyli ktoś opacznie to zrozumiał, cytując pana, że pan nie miał wyboru, bo przykryto jedną uchwałę drugą. No nieprawda, bo SIM był tylko w jednej uchwale i raz przegłosowany, a nie znalazł się w wieloletniej prognozie finansowej, której byliście przeciw wtedy. Gdzie były miasta uzdrowiskowe i gdzie były drogi, które są planowane do złożenia do Polskiego Ładu. I to jest tyle z mojej strony. Także, że ja nic więcej nie zrobiłam i nie czuję się tu winna wobec kogokolwiek. Proszę, i kończymy powoli. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani burmistrz. Pani burmistrz przed chwilą powiedziała, że były jakieś telefony, chcielibyśmy wiedzieć do tych radnych, żeby nie przyszli. To jest jedno. A drugie, a pani na sesji jak telefonowała, żeby uzyskać kworum i to wszystko? Komuś pani coś przybija, nie wiem. A jak pani wie, to proszę powiedzieć, kto dzwonił do kogo, bo na przykład
Miana nic na ten temat nie wiem, ale wiem, bo widziałem to, co widziałem, to, co pani przed chwilą powiedziałem, że pani naciskała na niektórych gramach, a pani gada, że... A ja wcale się od tego, panie Darku, nie uchylam, bo ja uważam, że to jest możliwość rozwoju mieszkalnictwa w Rabce i ludziom trzeba dać szansę bez jakiegoś wielkiego kosztu dla miasta i uważam, że to jest bardzo ważne. Dlatego nie... Oczywiście, że dzwoniłam do pani Gosi Choim, która była na pielgrzymce i nie mogła się połączyć. Wcale się przed tym nie wypieram. Dzwoniłam do radnych, którzy byli na zdalnym. Panie Darku, to jest pana subiektywne. Subiektywna ocena. Ja się do tego przyznaję i wcale nie uważam, że zrobiłam coś złego, bo nie było możliwości połączenia się. Ale dostałam możliwość, a poza tym ja nie dzwoniłam z telefonu przewodniczącego, tylko własnego. Skoro dopuszczacie możliwość hybrydowego kontaktu, ile razy były wcześniej sesje w innych sprawach, gdzie były telefony do radnych po to, bo nie mogli się połączyć. Sama byłam świadkiem, nie chcę już przywoływać kolejny raz pana Cieplińskiego, bo już był dzisiaj wywołany, ale też była próba połączenia się z nim, czy słyszy, czy nie słyszy. Ile razy była taka sytuacja? Pracujemy w takich warunkach, jakie pracujemy. Dopuszczone są sesje hybrydowe, więc czy ktoś zagłosuje dzwoniąc, czy ktoś zagłosuje logując się na platformie internetowej, to nie jest żaden problem. I to, co tutaj naprawdę jest mi przykro, patrząc na przewodniczącego, bo to, co powiedziałam, mam doświadczenie 15 lat i do tego się cały czas odwołuję. I mu bardzo współczuję prowadzenia takiej sesji, bo z całym szacunkiem, ja mówię teraz spokojnie, pan słucha, jak pan mówi, ja też słucham, a pan przewodniczący mówi, a niestety radni wchodzą mu w zdanie, przerywają mu i naprawdę ja wiem, że wrzucać kamyczek do cudzego ogródka jest łatwo, ale zacznijmy wszyscy od siebie, ja też nie uchylam się od tego absolutnie, powiedziałam to, co powiedziałam, biorę to na siebie z pełną odpowiedzialnością, dzwoniłam. To, co powiedziałam, nie uważam, że to było złe. Tak samo odnośnie przedszkola też uważam, bo tu pani Ola, pani radna powiedziała, że ja tutaj za to odpowiadam. Też się absolutnie nie wymiguję od żadnej odpowiedzialności, ale pani radna, często jest tak, że ja chcę coś pani powiedzieć, to pani mi mówi, że ja jestem gościem i że ja nie mam prawa zabierać głosu. Z całym szacunkiem nie pani o tym decyduje, kto zabierze głos i w imieniu burmistrza, bo od tego jest przewodniczący rady. I to burmistrz wskazuje pracownika merytorycznego. I mogę to być ja, jest pani Aneta, po to, żebyśmy udostępnili wszystkie informacje i powiedziały na ten temat najlepiej, jak wiemy. Nie burmistrz jest od tego, żeby wszystko wiedział, bo nie jest w stanie wszystkiego wiedzieć. Więc czasami, jak ja próbuję zabrać głos, od razu mnie pani zhajtuje. Nie, no nie, absolutnie pani burmistrz nie ma prawa się odezwać. No dobrze, no nie mam prawa, więc siedzę na razie i słucham. Ale dzisiaj mnie pani wywołała. I gdyby pani rzeczywiście wiedziała, co to jest uchwała intencyjna, która była podjęta w styczniu czy w lutym, bo już nie pamiętam daty, to ich uchwała intencyjna, jak sama nazwa mówi, jest po to, żeby burmistrzowi dać zielone światło do pewnych działań, do uchwały ostatecznej. A ostatecznej uchwały państwo żeście nie podjęli. I pan burmistrz nie może wam dać uchwały do momentu, kiedy nie będzie pozytywnej opinii pani kurator albo odwołania, które było złożone do ministra. Na dzień dzisiejszy takich informacji nie mamy. Ani z ministerstwa jeszcze, że ta uchwała jest. Dopóki ta uchwała ostateczna nie będzie podjęta, to przedszkole swoją drogą funkcjonuje i nie możemy go oficjalnie zlikwidować, więc nie wiem, co tu jest za łamanie prawa. Mogę, panie przewodniczący? Bo ja chciałem tylko jeszcze trzy słówka powiedzieć. Darek był pierwszy. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani burmistrz, ładnie to tu pani powiedziała. Na to wygląda, że pan przewodniczący jest bez winy, a my, jak to się mówi, obrzucamy go kamieniami. To jest jedno. No ja dam pani przykład. Panie Robercie, pan przed chwilą mówił, że nie powinien się odzywać. No a pan się odzywa. Panie Pawle, pozwólmy powiedzieć panu Darkowi. Przecież Darek ma głos, teraz uspokójcie się panowie. Mnie prowokujecie, taką właśnie dyskusją mnie prowokujecie do podniesienia głosu. A macie później pretensje. Proszę bardzo, pan Darek ma głos. Pani burmistrz, do tego, co pani powiedziała, jeszcze mam tam parę zdań takich. Powiem pani tak. Pani dała przykład, że pan przewodniczący, nieraz różnie jest, jak ja to mówię, przyznam pani rację. I no weźmy dwa przykłady, co zastępca, wiceprzewodniczący. Czy tam były jakieś kłótnie, były przepychanki?
Zgodnie, jak pan wiceprzewodniczący Żółtych prowadził, czy ktoś coś najeżdżał, obrzucał, jak to pani powiedziała, tam było wszystko zgodnie ze statutem przeprowadzone. Oczywiście, sesji. Znowu pan powie, że jestem może... Znowu pan powie, że może jestem złośliwa, ale widział, ale ja też powiem panu prawdę. Widział pan, ile było osób na Radzie? 8. Kto był na tej sesji? Jak mu było łatwo prowadzić sesję, gdzie nie było takich wystąpień, jakichś takich aluzji jeden do drugiego. Po prostu wszyscy się szanowali, wzajemnie słuchali i nie było potrzeby, żeby pan Żółtek miał taką sytuację, jaka była niestety, zdarza się na pani każdej sesji. Ja byłem na tej sesji i przecież... Nie było pana. Ale o ostatnim, nie. Ale przedostatnią byłem... O przedostatniej mówimy. Pan, o tej mówimy sesji. Przedostatniej i nie ma co to zarzucić. No to było 8 osób tylko na sesji. Nie róbmy, dobrze, dajmy spokój. Już. Słuchajcie, ja myślę, że to już puenta jest taka... Proszę bardzo, ma pani burmistrz skończyła? Proszę bardzo. No, skończyłam. Pani burmistrz, ja się tylko chciałam odnieść do tego. Bardzo. Nie za często pani zwracam uwagę, niestety. Ja tu jestem takim już od jakiegoś czasu kozłem ofiarnym. Ja już się z tym pogodziłam, nie ma sprawy. Oczywiście, ja nie zmienię się po prostu. Taka jestem... Po to jestem radną, po to zabieram głos, chcę merytorycznie pytać, merytorycznie oczekuję odpowiedzi. Ale pani niestety działa na tych sesjach. I to nie jest na zasadzie, że pani wtedy dopiero jak ktoś pani udzieli głosu, czyli przewodniczący albo ktoś inny, tylko pani cały czas dopowiada. Siedzimy bardzo blisko siebie, przecież ja to słyszę doskonale. I ja nie reaguję zawsze. Proszę poprosić, przewodniczący niech... Udzieli pani głosu, ja nie mam nic przeciwko temu. Ja szanuję pani doświadczenie jako samorządowca. Ma pani wiedzę, ma pani wiadomo, że doświadczenie i ja to szanuję. Ale niech pani tak samo się zachowuje, tak jak się pani powinna zachowywać. Sesja jest dla radnych. To radni pracują na sesji. Radni mają możliwość wypowiedzenia się. Ja już nie będę tutaj odbijać piłeczki do pana przewodniczącego, bo naprawdę nie mam już siły tego tłumaczyć po raz enty. I to ja na ostatniej, przedostatniej sesji, bo na ostatniej nie byłam czwartkowej, byłam na przedostatniej. To ja powiedziałam o szacunku wobec nas wszystkich, o tym, żebyśmy się nawzajem szanowali, żebyśmy rzeczywiście rozmawiali merytorycznie, nie kłócili się, bo po to tu jesteśmy. Ale niektóre rzeczy nas bolą. I nie pozwolimy sobie na to. Nie pozwolimy sobie, żeby ktoś nami manipulował, żeby ktoś mówił, co mamy robić, krzyczał na nas, odbierał nam głos na przykład. Troszeczkę, panie przewodniczący, panu chyba ta władza nie poszła w tą stronę, która powinna iść. Tak jak mówimy, proszę, prosimy o spokój, bo inaczej się wtedy rozmawia faktycznie. Inaczej się wtedy dyskutuje i tak jak mówię, wtrącania. Nie ma, że temu pan udzieli, temu pan nie udzieli, to pan zrobi, czy tamto zrobi. Pan swoim zachowaniem wprowadza już, swoim zachowaniem i prowadzeniem wprowadza pan sporo nieładów w sesjach, naprawdę. I kolega tutaj Kwatyra, który przytoczył dwie ostatnie sesje, tylko dwie ostatnie sesje, ale to jest od początku. Niestety, to jest od początku. Wytrzymaliśmy 2 lata, prosimy pana, żeby pan się nad tym zastanowił, żeby, że tak powiem, pan podjął inne kroki w tym kierunku, czyli... Tak jak na przykład powinna być prowadzona sesja, my się podporządkujemy, naprawdę się podporządkujemy. Bo jeżeli jest spokój, jest udzielany faktycznie głos tak, jak powinien być według statutu, jeżeli jesteśmy honorowani, my się do tego naprawdę dostosujemy. Bo mieliśmy przykłady, mieliśmy tego przykłady. I tak jak mówię pani burmistrz, ja wiem, że nie odpowiadam co po niektórym osobom i wiem, że to jest źle, co mówię i tak samo jak kolega Darek, czy tam kolega teraz Kwatyra, to nie o to chodzi pani burmistrz, bo my, tak jak mówię, nas wybrali mieszkańcy. Dali nam wotum zaufania i my będziemy stać na takim stanowisku. Bez względu na to, co ktokolwiek powie, ktokolwiek nas będzie krytykował, my po prostu będziemy tą służbę pełnić. I to jest nasze zadanie. Dziękuję. Dziękuję. Trzy zdania, panie, proszę. Panie Darku, no proszę, kończę, proszę bardzo. No. No panie, chciałbym się odnieść jeszcze do tego pani burmistrz, bo czy pani będzie zła na mnie, czy nie, to już tam jest wyjątek. To, co pani Ola powiedziała, że pani nieraz dopowiada, krytykuje, to jest prawdą. Bo powiem pani tak jedno, pani burmistrz. Jestem tu od początku 2,5 roku, jeszcze nigdy nie widziałem pana burmistrza, żeby wchodził komuś w zdanie. A pani się to zdarza często. Nie o to, żeby... Nie jest to uszczypliwe, nie wiem, jak się to pani odbierze, to już jest tam
pani strona, ale to jest prawda to, co pani Ola powiedziała. Jeszcze nigdy tu burmistrza nie słyszałem, żeby się wtrącił w jakieś zdanie komuś przed tego. A pani, zdarza się pani nieczęsto, ale się zdarza, że pani komuś coś tam dopnie czy coś. Tyle mam, już więcej dzisiaj głosu nie zabiję. Dobrze, dziękuję. Jeszcze państwo? Proszę bardzo. Nie, ja jeżeli mogę, to jeszcze ostatnie zdanie. Jeżeli ktoś się czuje jakoś urażony przeze mnie, to przepraszam, ale myślę, panie Darku, że pan też dopowiada, pani Ola, z całym szacunkiem, więc jesteście stąd też narażeni na nasze odpowiedzi, więc spróbujmy, skoro jest taka sytuacja, wszyscy się szanować, tak jak powiedziałam na początku. Pan przewodniczący nie kończy, pan mówi. Pani Ola podobnie, więc spokojnie. A co? Przepraszam, przed zakończeniem pani radna Koper wypowiedziała całą gamę różnych rzeczy, które się jej nie podoba, i ma prawo. Ja tego nie kwestionuję. Chcę tylko zapytać, jeżeli jest tak idealną radną, czy nie ma żadnych win w sensie takim, że przerywa, wchodzi, krzyczy tak samo jak i ja? Przecież pani krzyczy, proszę mnie przerywać. Panie przewodniczący, no, mamy coś takiego jak archiwum, no, i możemy sobie raz zrobić takie spotkanie, możemy, i odtworzyć sesję od początku. Dobrze. Od naszej kadencji. Dziękuję państwu za przybycie. Zamykam 40. sesję 8. kadencji. Dziękuję państwu za ten, co złego, to przepraszam. I będziemy dalej zastanawiać się nad pracą Rady. Dziękuję.